Jaka jest Twoja definicja miłości? Moja? Twoja. No, można powiedzieć, że Ty jesteś moją definicją miłości. No. To znaczy być razem, poleganie na sobie, bycie razem całe życie. To jest miłość. A oczywiście oprócz tego kwestie brakowania sobie siebie, bycia przy sobie, tak, to jest miłość. Dla mnie. To jest moja definicja. A Twoja? To będzie Twoja. Moja. Przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa. Tak, myślę, że to jest najważniejsze. To jak w ochronie. No. No. Poczucie bezpieczeństwa i ciepło, uśmiech, radość. Rodzina. To jest miłość. Rodzina. Chociaż kiedyś to było inaczej, bo kiedyś to partner to tylko była miłość, a teraz rodzina. Chociaż nie, rodzice też był. To wszystko jest miłość. No. Więc dla niektórych to jest kwiaty. Kochają też, więc to też jest miłość. No ale dla nas to jest rodzina, nie? To jest, tak. To jesteśmy my. No, to tak. Tyle. Dobre pytanie. Myślę, że podstawowym określeniem miłości jest to uczucie, którym darzy się drugiego człowieka. Albo człowiek to czuje w środku, albo nie czuje. Tego się nie da wrzucić pod żadną definicję. Nigdy się nad tym nie zastanawiałam. Miłość po prostu jest tu i teraz. Myślę, że można powiedzieć o miłości jak o takim kwiacie. Na zasadzie, że jesteś z drugą osobą, razem sadzicie ten kwiat, pielęgnujecie go i zależy tylko od was, czy ten kwiat urośnie i będzie wielki, ogromny, aż do samego nieba, czy będzie mały i w końcu zgnije. No, miłość to jest taka energia, która daje ci kopa do życia. No, no jest to coś niesamowitego. No, jest to taki pokład maksymalnej dawki szczęścia. Chyba jest to taki szczyt. Trudno to nazwać, ale daje takie ciepło w sercu, w żołądku i robi niezły kociołek w głowie. No, ale w ogóle zobacz, i pojawia się też uśmiech na twarzy od razu, bo ja już kiedyś widziałem osobę, która dostała takie pytanie i ona od razu się uśmiecha. Ty też się uśmiechnęłaś. Prawda. Ja jestem romantyczką, więc ja od razu widzę dwie zakochane w sobie osoby. Kobietę, mężczyznę, pasję, namiętność. Te wszystkie romantyczne uniesienia. To jest pierwsza dla mnie rzecz, jeżeli myślę miłość. No, na pewno uczucie, które łączy mnie z mężem. Wszystkie wspaniałe chwile, które przeżywamy, nasze cudowne dziecko, które mamy. No i same pozytywne rzeczy przede wszystkim. Miłość? No, myślę, że to jest pewna potrzeba, która rośnie w nas od chwili urodzin, zaszczepiona przez rodziców, przez środowisko, rozwinięta przez czas dojrzewania. U jednego większa potrzeba, drugiego mniejsza, czasem zaciera się, czasem pobudza wskutek różnych okoliczności, ale myślę, że jest to potrzeba. Tak myślę. Potrzeba być z drugą osobą, prawda? Że chcesz być z drugą osobą i to jest, może być mąż, może to być matka, ojciec, siostra. To jest potrzeba drugiej osoby i no i oddanie dla tej drugiej osoby też. No to różne są rodzaje miłości. No właśnie, to jest to. Potrzeba. Czyli coś, co nas musi zaspokoić. Czyli coś, co musi wypełnić nas. Tak mi się wydaje. Oczywiście druga osoba, ale też jest miłość do czegoś. Do czegoś. Do kraju może być miłość. No tak, ale miłość do jakiejś pasji,
do czegoś, za co byśmy się dali pokroić. To o to chodzi, że ty się poświęcisz za to. Ta. Że to jest właśnie to. Mi się wydaje, że to jest coś, co fluktuuje, co się zmienia, co modyfikuje się i intensyfikuje się, czasem zmienia się na mniejsze, ale potrzeba musi być odżywiane. I to jest stymulacja też przez inne osoby, przez czynniki. To jest coś, co w nas drzemie i tak każe żyć, każe żądać, każe chcieć. Czasami, że się zapalamy do czegoś, do kogoś i wtedy jest jakoś dobrze, komfort czujemy. Coś, co realizujemy, to w nas drzemie, że tak powiem. Nie? No tak, ale tak mówisz, to jakby to było, że to jest ty, prawda? Ale to też jest druga strona w tym. No tak, ale że to ktoś potrzebuje naszej miłości i ty chcesz to dać. I to jest dla ciebie takie absolutne, że oddanie. Dlatego są różne miłości, prawda? Do dziecka, do swojego kraju, do swojego męża. To nie jest tak łatwo, że nie no, miłość potrzeba. To wielki worek. Gdzie i fascynacja jest, i oddanie, pożądanie, i potrzeba służenia komuś, i dawania komuś, i czerpania z tego przyjemność. Tak. I tutaj czynnik taki egoistyczny też wchodzi, bo skoro my tego potrzebujemy, to znaczy, że siebie zaspokajamy. To znaczy, że tak naprawdę myślimy o sobie? Jak ja chcę kochać kogoś? No nie zawsze, prawda. To znaczy, myślę o sobie? Jeśli chcę komuś dawać, ofiarowywać, przyjeżdżać codziennie do domu, cieszyć się tym? Skomplikowana sprawa. Nie jest łatwo. Co przychodzi mi na myśl, gdy słyszę słowo miłość? Adam przychodzi mi na myśl. Wieczna loba. I Agata. Wieczna loba. Kiedy myślę, czym jest miłość, to... że to jest jakieś takie bardzo złożona sprawa, że to jest trudne, że to jest skomplikowane i nikt nie wie, o co w tym chodzi. I w sumie ja też nie bardzo. Ale że to jest też z drugiej strony coś takiego pięknego i że każdy by tą miłość chciał, każdy do niej dąży, coś takiego wspaniałego, a z drugiej strony tak nie wiadomo, jak to ugryźć. Faktycznie. Tak czasami to... To są tak jakby dwie strony medalu trochę. Dużo jest na przykład właśnie, często się słyszy piosenki o miłości, to, że miłość boli, że to jest coś, co właśnie powoduje w nas takie uczucia, których nie chcemy, a z drugiej strony chcemy, bo szukamy tej miłości. Właściwie ja tam pamiętam, że właściwie od kiedy pamiętam, to ta miłość gdzieś tam u mnie była i szukałam tej miłości. Ja to widzę jak jakiś proces, coś, co się zmienia ciągle i nieustannie i też tak jak my się w sumie zmieniamy z czasem, jak nie wiem, stajemy się gdzieś starsi czy doświadczeni, wchodzimy w jakieś inne etapy, też ta miłość romantyczna robi się zupełnie inna. Czy jakieś pojawiają się inne oczekiwania, inne potrzeby. Myślę, że nie ma czegoś takiego jak jedna miłość. Że to bardzo duże uproszczenie. No dodaj coś. Popieram. Jest wiele rodzajów miłości. Jest miłość partnerska, rodzicielska, przyjaźń, jest pasja, miłość uniwersalna. Można kochać psa, jedzenie. Miłość jest nie do opisania. Nie da się powiedzieć, czym jest. Da się powiedzieć, jak się ją czuje. Czy się kocha. Da się ją czuć, ale nie da się jej opisać, myślę. A jaka jest różnica między miłością a zakochaniem? No, jak jest człowiek zakochany, to skacze do góry i nie patrzy na boki, a jak jest w miłości, żyje już parę lat, to też skacze oczywiście do góry, ale bardziej patrzy w przyszłość, bardziej patrzy przed siebie, widzi wiele innych rzeczy, których przy samym zakochaniu, na samym początku,
może tego nie zauważa. Albo dla niego to nie jest ważne. Zakochanie to bardziej takie motyle, nie? Tak, ta, motyle, euforia, ta, szaleństwo, wariactwo, szał. Tak, a potem już dalej to jest miłość, to już jest normalne życie, którym też jest trochę szaleństwo. No, jest. Ale tak, ale też są realia, jest. No jest inaczej. Jest kolejny etap, o tak. Zakochanie trwa chwilę, miłość trwa wieczność. Zakochanie to jest stan przejściowy. Zakochanie, zauroczenie. 3 miesiące? 3 lata? A miłość to jest wieczność. Bez względu na wszystko się kocha. A zakochujemy się w danych chwilach. Bardzo często się słyszy, że ktoś się zakochał. Ale zakochał się na przykład w obrazie, w innych dziwnych, przyziemnych rzeczach. A miłość trwa, po prostu trwa i płynie tak na dobrą sprawę. Dla mnie zakochanie to są hormony i może te hormony są potrzebne właśnie, żeby dwójka ludzi się zbliżyła do siebie. Może właśnie na początku to wiele ułatwia, a później to już jakoś leci. To jest takie szybkie, takie reakcja, zakochanie, hormony, wszystko buzuje, energia, namiętność, wow. A później przychodzi miłość i to też jest... Ale to jest co innego, tak, nie? To już jest inaczej. Ale myślę, że jednak ta miłość jest... Dla mnie miłość jest fajniejsza. To jest... jest taki większy spokój w tym. Taki spokój... też delikatność i większe zrozumienie, akceptacja. Wydaje mi się, że to jest takie połączone właśnie akceptacja, miłość. Akceptujemy się nawzajem, szanujemy się nawzajem. No i miłość jest prawdziwa. To znaczy, jeśli zakochanie jest jakimś udawaniem na początku, no to później przychodzi ten moment, kiedy już jesteśmy autentyczni. I w tym sensie miłość... No, w sumie nie wiem, co chciałem powiedzieć. Tak. Ale ja wiem, o co chodzi. Czy lepiej jest kochać, czy być kochanym? No, lepiej jest zdecydowanie chyba, nie wiem, być kochanym. Wszyscy chcemy być kochani. Wszyscy w jakimś stopniu chcemy kochać. Ale chyba nie da się wszystkich zadowolić. No, w kontekście całej miłości, no, moja opinia na ten temat jest taka, że taka prawdziwa miłość to odwzajemniona miłość. No bo można mówić o takiej miłości bezwarunkowej, no ale chyba taką kwintesencją właśnie miłości jest miłość właśnie dwojga ludzi, którzy kochają się wzajemnie i no, gdy rzucasz po prostu ten kamień w jakąś przepaść, to słyszysz jakieś echo, że on spadł, że ta miłość nie jest wysłana gdzieś tak w przestrzeń, bo w taki sposób to każdy może kochać, a jednak kiedy ona wraca do ciebie z taką większą siłą, no to wtedy możesz poczuć tą miłość tak naprawdę, no nie wiem, Ola, jak ty uważasz? No po prostu w pewnym momencie oczekuje się tej, mimo że mówi się o tym, że bywa miłość platoniczna, tak, rodzica do dziecka, ale kiedy miłość jest zwrotna i dostajemy te owoce miłości, no to czujemy, że to jest pełne. Ja uważam, że przynajmniej ja lubię i kochać, i być kochana. Dla mnie sprawia taką samą przyjemność i jedno, i drugie. I jakbyśmy mieli wprost odpowiedzieć na pytanie, no to fajnie jest być kochanym, bo możecie kochać 1000 osób, jesteś gwiazdą, wiesz, popa, wszyscy krzyczą I love you. No ale tak na poważnie, no to taka prawdziwa miłość, no to właśnie chyba miłość dwojga dorosłych ludzi, odwzajemniona. Więc trudno odpowiedzieć na to pytanie. I to, i to.
No wiadomo, że chyba najlepiej to, jeżeli te dwie rzeczy dzieją się równocześnie. Jest idealna sytuacja, szczególnie jeżeli to ma miejsce w stosunku do jednej i tej samej osoby. To już lepszej sytuacji być nie może. Ale jeżeli miałbym wybrać, no to chyba wolałbym być kochanym bez wzajemności, niż kochać bez wzajemności. Czy miłość powinna być stabilna i komfortowa, czy ekscytująca i zaskakująca? Opcja numer dwa. Którą wybrałaś? Ekscytującą i zaskakującą. No jasne. W ogóle jestem ciekawy, czy ktoś odpowiedział na tą pierwszą opcję. No pewnie tak. Tak? No myślę, że ludzie w podejrzanym wieku. A nie można tego połączyć? Z jednej strony czuję w sobie chęć przeżycia czegoś zwariowanego. Może jest to kwestia charakteru. I w jakiś sposób to do mnie przemawia, te wielkie doznania, szalone, wspaniałe chwile i tak dalej. Aczkolwiek z racji swojego wieku i tego, że już trochę przeżyłem, chyba jednak bliżej jest mi do komfortu i spokoju. I stabilności. Miłość musi mieć ekscytację. Stabilizacja jest wtedy, kiedy ludzie mają rodzinę, dzieci. Ale czy to jest miłość? To jest wspólne tworzenie rodziny w tym momencie. No, jak w życiu nie ma wariactwa, to jest nuda tak na dobrą sprawę. Jak jest to miłość przelotna, to tam o ekscytację tak bym prosiła. Jak mówimy o miłości życiowej, takiej na całe lata, to na pewno nie będzie tam spokoju, bo będzie tam wszystko. To będzie po prostu życie razem. Ale jakbym miała wybrać jedno czy drugie, to wolę spokój. To jest mi bliższe miłości. Nie możesz oczekiwać od miłości, że każdego dnia przeżyjesz jakąś fascynującą przygodę, bo tak nie jest. Nawet każdego dnia nie będziesz spotykał się z tą osobą. No chyba, że jesteś w małżeństwie i mieszkasz razem. Albo po prostu mieszkasz razem. Działa to... to jest taki złoty punkt, że... I powinno być stabilnie i komfortowo. Bo przy tej osobie powinien się czuć komfortowo i będąc tą osobą powinien czuć się komfortowo. I powinna być takim stabilnym punktem radości dla ciebie. Ale zarazem powinieneś próbować nowych rzeczy. Na zasadzie przez tą osobę i z tą osobą próbować jakieś rzeczy i przeżywać jakieś swoje własne przygody. Myślę, że jeśli uda się pogodzić te dwie rzeczy, to jest wszystko, co jest potrzebne. Taki plus i minus. Jednocześnie. I wtedy idą iskry. Ale takie pozytywne iskry. No tak. Ja się w 100% z tym zgadzam. Moja natura romantyczki podpowiada mi, że miłość powinna być ekscytująca, ale też widzę i taka właśnie, że nie wiesz, co się wydarzy. Ale doświadczenie i życie i bycie w związku pokazuje mi, że jednak stabilizacja i ten spokój, to bezpieczeństwo jest bardzo potrzebne. Że nie tylko ekscytacja, co się wydarzy, zadzwoni, nie zadzwoni. To już jakoś nie ma dla mnie takiego znaczenia. Myślę, że tak, to najlepiej to znaleźć złoty środek. Takie miejsce, do którego można wrócić, jest bardzo ważne, jest potrzebne. To, myślę, że każdy potrzebuje takiego miejsca. Bo wiesz, miłość nie trwa cały czas, nie? To nie jest tak, że nagle wiesz, spotyka się dwójka ludzi i jest bęk, jest po prostu miłość i cały czas latają te motelki. Nie? To nie jest perpetuum mobile, tylko to jest generalnie coś, co dostajesz, ale ciągle trzeba po prostu podłożyć pod to jakiś taki ładunek wybuchowy, kopnąć, nakręcić znowu od nowa, żeby to po prostu iskrzyło, żeby się kręciło. No.
No tak, tylko wiesz, inne rzeczy na początku ekscytują, a inne ekscytują później jakby, tak? Inną masz potrzebę. No. Można powiedzieć, że miłość, która daje stabilizację, to też jest ta miłość, która ci zapewni właśnie wspólny dom. Aha. Ale z drugiej strony ten wspólny dom dodaje ci tej ekscytacji, bo to w tym domu możesz rzucać talerzami i możesz spokojnie siedzieć i przytulać się tego wieczoru. No, no tak, no wiesz, ja mówię z twojego punktu widzenia, że potrzebuję takich fajerwerków tej miłości. Wybraliśmy tą opcję emocjonującą. Tak, dla każdego są inne fajerwerki po prostu. Tak, to jest tak, wyszalejmy się, zróbmy coś szalonego, nie wiem, wykąpmy się nago w jeziorze, a później po prostu zasiądźmy przed telewizorem spokojnie i będziemy po prostu robić zwykłe, standardowe rzeczy, które mamy do zrobienia. Tak po prostu taki miks. No, to może generalizując, nie można być leniwym w miłości. Trzeba troszeczkę ją nakręcać, trzeba poświęcić sporo czasu, trzeba na nią pracować, trzeba ją pielęgnować, tak? Tak niektórzy mawiają, ale generalnie no, nie można po prostu położyć się na kanapie i cały czas wierzyć, że ta miłość będzie otaczała. No, chociaż może są takie osoby, które po prostu tak super kochają wzajemnie obok siebie leżeć na tej kanapie, gapić się w telewizor, że dla nich to wystarczy na następne 80 lat. Ale mi się wydaje, że żeby ta miłość cały czas była taka pełna, po prostu trzeba nad nią pracować, tak jak nad większością rzeczy w życiu. Czy wierzę w miłość od pierwszego wejrzenia? Tak, jak najbardziej. Jakaś taka, można powiedzieć, aura, niektórzy ludzie mają, że po prostu jak po raz pierwszy do nich się odzywasz, pierwszy raz na nich spoglądasz, to czujesz coś tak wewnętrznie, że ta osoba jest wyjątkowa dla ciebie. Jest to trochę taki slogan filmowy, książkowy, przez różne romanse czy przez różne filmy, bardzo mocno wyeksponowany, ale myślę, że istnieje coś takiego jak miłość od pierwszego wejrzenia. A co to jest miłość od pierwszego wejrzenia? Trzeba wiedzieć, co to jest, żeby w nią wierzyć, tak na dobrą sprawę. Pierwsze wejrzenie? Pierwsze zauroczenie. Nie, chyba nie wierzę w miłość od pierwszego wejrzenia. Da się kimś zauroczyć od pierwszego wejrzenia. Da się w kimś zakochać. Da się zobaczyć czyjś potencjał. Można zobaczyć z kimś przyszłość od pierwszego wejrzenia. O miłości decyduje czas. Wierzę w fascynację i w możliwość zakochania się od pierwszego wejrzenia, ale do miłości to jeszcze daleka droga. Także miłość od pierwszego wejrzenia... nie, dla mnie to jest trudne do akceptacji. No, miłość może się pojawić, miłość może się pojawić, jeżeli kogoś już na tyle dobrze znamy, że możemy określić, tak, czy my tą osobę kochamy, czy ta osoba nas kocha. No, na początku moim zdaniem nie da się tego określić. Czy wierzę w miłość od pierwszego wejrzenia? Ja wierzę w miłość od pierwszego wejrzenia, że na pewno niejednej osobie się taka przydarzyła w życiu, aczkolwiek z mojej strony może to tak nie było od razu od pierwszego wejrzenia, bo lubiłam Michała i tak stopniowo, że tak powiem, zauroczał mnie w sobie i stopniowo się w nim zakochiwałam. Aczkolwiek no, polubiłam go bardzo od pierwszego razu, jak się poznaliśmy, ale no, nie można tu mówić, że tak właśnie zakochałam się, jak tylko spojrzałam na niego. Ale wierzę, że takie przypadki się zdarzają i że ludzie doświadczają takiej miłości. Takie przypadki zapewne się zdarzają i to jest na pewno ich dużo. Zakochać się od pierwszego wejrzenia można w kimś, w zasadzie, no pewnie się tak zdarza i to szybko może się stać, ale
później jak człowiek zaczyna się poznawać i to życie weryfikuje to troszeczkę i no i pewnie większość z takich, z takiego uczucia pierwszego, większość przypadków to po prostu, nie wiem, jak się człowiek nie dotrze, człowiek się nie pozna, to nie wiem, później chyba, nie wiem, nie wiem, czy ja wierzę w miłość od pierwszego wejrzenia. Chyba nie wierzę. Nie miałeś tak? Miłość od pierwszego wejrzenia? Nie. Chyba, że jak byłem, nie wiem, młody, młodszy, to tak, może, nie. Chyba nie, nie. Finalnie mogę podsumować to pytanie, że nie, ja nie wierzę w miłość od pierwszego wejrzenia. Trzeba się poznać, bo jest za dużo rzeczy później, że tak powiem, kolokwialnie wychodzi. A ja wierzę. Wierzę. Nigdy mnie to nie spotkało, więc nie mam doświadczenia sama na sobie, tego nie przetestowałam, ale wierzę w to mocno, że coś takiego się zdarza, że dwie osoby na siebie wpadają w tym momencie, kiedy mają po prostu, spojrząc się na siebie i wybucha to uczucie, tak jakby czekali na siebie całe życie. Wierzę w to. To może być taki moment, że dwie osoby na siebie patrzą po raz pierwszy i one od razu już wiedzą. Coś jak u nas. No właśnie, nie do końca. Nie było miłości od pierwszego wejrzenia, ale nie, to tak, wręcz tak... My stopniowo. My stopniowo. Potrzebowaliśmy czasu, tak. Ale wierzymy. Oboje. Tak. Mhm. Ja też wierzę, że to jest możliwe. Tak. A ty? Nie, no ja też wierzę. To jest ważny element, bo mi się wydaje, że bez tego elementu miłości od pierwszego wejrzenia, cokolwiek by to nie miało znaczyć, czyli gdybyśmy tak sobie tak uściślili może pewnych składników fascynacji, która się pojawia na początku, to myślę, że dalszej kontynuacji miłości, to takiej pełnej, o której myślimy, to by nie było. Myślę, że najpierw jest fascynacja, a potem jest ta dojrzała miłość, która nawet obrasta jakimiś definicjami. Natomiast ta fascynacja jest absolutnie bez definicji. Ona jest po prostu. To ktoś się pojawia i nagle coś wybucha, coś zaczyna iskrzyć. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, co to takiego jest. Nawet nie myślimy, co to takiego jest. Idziemy dalej, a myślenie zostaje za nami. Jest. Myślę, że jest miłość od pierwszego wejrzenia i ona jest absolutnie tym takim czynnikiem sprawczym, żeby dalej podążać. Kontynuować, tak. A u ciebie jak było? No, myśmy się poznali dawno, dawno temu. Ja byłem zdziwiony, że poznałem kogoś takiego, jak ty, to było najpierw zdziwienie. Zdziwienie od pierwszego wejrzenia. Zdziwienie od pierwszego wejrzenia. I cały czas masz takie zdziwienie, co dzień. No, zaskakujesz mnie za każdym razem. No, a jako, że myślę, że jestem spontaniczny, lubię niespodzianki, więc to się uzupełnia. Chyba teraz już nie, bardziej wierzę w zauroczenie, w jakąś fascynację, natomiast miłość to chyba przychodzi później. Czy pierwszego wejrzenia to tak, takie zakochanie, takie, takie boom właśnie, takie zauroczenie, ale jakieś takie silniejsze, potężniejsze. Natomiast też bym tego nie nazwał miłością, bo to zbyt duże słowo. Mm-hmm. Miłość potrzebuje jakiegoś czasu, zaangażowania, zbudowania czegoś więcej. No tak, to taka fascynacja. Ale myślę, że osoby, które nadużywają taką fascynację, no tak jak my się spotkaliśmy, dla mnie to była jakaś myśl pierwszego wejrzenia. Moment, kiedy to nazwałem w ten sposób, potrzebowałem dużo czasu, żeby to nazwać, ale ta fascynacja była zupełnie inna niż innymi ludźmi, których się lubi, z którymi się przyjaźni wcześniej. Ja bym powiedział, że to była miłość od pierwszego wejrzenia. W tym znaczeniu. Takiego innego zauroczenia. Gdzie czujesz tą jakąś, nie wiem, inne porozumienie, lepsze. Takie nie wiem jak... No tak, coś co prowadzi potem do czegoś znacznie większego. Tylko, że też z drugiej strony musimy pamiętać, że kiedy osoby się nie znają, kiedy się poznają i przeżywają to uczucie miłości pierwszego wejrzenia, tak naprawdę nie jesteś zakochany w tej osobie, tylko we własnym obrazie, jakimś swoim marzeniu.
nie wiem, widzisz to, co chcesz widzieć. No a potem marzenie się weryfikuje. Rozczarowuje. Albo nie. Czy wierzysz w miłość od pierwszego obejrzenia? Nie wiem, czy w miłość. Wierzę w jakąś fascynację od pierwszego wejrzenia, to nie, tak. No bądźmy szczerzy, pewno. Że gdyby była miłość od pierwszego wejrzenia, to byśmy już dłużej byli ze sobą, bo się wejrzeliśmy wcześniej. Tak. No, więc patrząc na to, to ja może nie doświadczyłem miłości od pierwszego wejrzenia i okej. Okay. Jakoś tak... Nie, no ustaliliśmy też, że miłość to jest coś, co przychodzi no, później. No właśnie, dlatego no... Pierwszego wejrzenia? Nie, no to ja nie wierzę, o tak, nie. Nie, może być zauroczenie, fascynacja, tak, o, to tak, nie. Ale miłość tak od razu? No. Miłość do auta, pierwszego wejrzenia. Miłość do dziecka? O. No do dziecka tak, o faktycznie, no to patrząc na to o, widzisz? To tak, a do partnera to jest trochę tak inaczej. Ale do dziecka to tak, faktycznie, że to jest sekunda i już się kocha, no. Tak, z dzieckiem tak, faktycznie. No, tak, to jednak. Być. Tak, no jednak to patrząc tak, pod tym, tak, to pod tym względem, tak, patrząc tak, to można tak powiedzieć, że wierzymy. Ja wierzę, że ludzie tak mają, że są ludzie, którzy faktycznie pasują jak te kawałki pomarańcza i się gdzieś tam znajdują na drugim końcu świata i to się dzieje. Natomiast ja osobiście nie mogłabym chyba pokochać kogoś od pierwszego wejrzenia, bo u mnie miłość bardzo mocno musi się wiązać też z zaufaniem, zaangażowaniem, z takimi emocjami. I no, żeby... Jezu, po ilu ja Ciebie krztusiłam, że Cię kocham, także to... No najpierw ja Ci musiałem to powiedzieć, po prawie roku. Ja długo, długo nie byłam w stanie powiedzieć kocham Cię, pomimo tego, że ja już czułam, że ja go kocham, ale takie rzucone słowa to już są bardzo dużo. I jakby no nie kochałam go od pierwszego wejrzenia, nigdy nikogo nie kochałam od pierwszego wejrzenia. Mogłam być zauroczona, mogłabym być kimś tam zafascynowana. Aczkolwiek wierzę, bo wiem, że są ludzie, którzy czegoś takiego doznali. Tak, ja też na pewno w coś takiego wierzę. Wierzę, że to jest możliwe. Mam takich znajomych, ale to nie jesteśmy my. Nam się akurat to nie zdarzyło. Tutaj najpierw trzeba było otworzyć oczy na to, że to chyba jednak jest ta osoba. Tak pomału, nie? Troszkę się lepiej poznaliśmy, spędziliśmy ze sobą trochę czasu. No przyznam się, że na początku to właśnie w ten dzień, kiedy była ta akcja z piwem, kiedy zaczęły się nasze wspólne kontakty, to bardzo usilnie namawiałem swojego kolegę. Żeby się Moniką zajął, bo mówię, wiesz, zobacz jak się na ciebie patrzy ta dziewczyna. Mówię, ty też taki sam jesteś, mógłbyś coś zadziałać. Teraz byłaby żoną Batmana. No, teraz by była żoną Batmana, albo jak nie. To oglądasz, to... To dobrze, że się nie zająłeś, dobrze, że się bo nie ja się zająłem lepiej. Aczkolwiek fajny wtedy był, bo to był taki DJ, wiecie, łysa głowa. Łysy dziary. Taki fajny, naprawdę fajny tam... Przy tym koguciku to tam, hej, no banan był super, banan. Batman był banan super. Jest super. Banan jest super. Ale dobrze, że mnie nie sprzedałeś, dobrze, że... Tak, tak, także miłość od pierwszego wejrzenia na pewno istnieje. Życzę wszystkim, którzy jeszcze tej miłości nie mają, żeby może ich się taka okazała, bo to jest zawsze fajnie potem opowiedzieć. Słuchajcie, spojrzeliśmy na siebie, poszedł piorun, nie wiedzieliśmy, że to, ale to nie jesteśmy my. My się musieliśmy poznać, troszkę dotrzeć. Musieliśmy mocno. I zrozumieć, że to jest właśnie miłość. Co nie? Tak, i że z tego na pewno będzie duża miłość, a potem jeszcze i więcej będzie i potem... No. I rodzina. I rodzina. Jak przeważnie okazuję swoją miłość mężowi? No, myślę, że przez to, że codziennie się troszczę i o męża, i o dziecko. No, oni obydwaj są moimi priorytetami takimi w życiu.
Wszystko, co robię, to tak naprawdę staram się robić pod nich. Nie zapominając też o sobie, wiadomo. No i myślę, że w taki sposób, kochając ich codziennie, troszcząc się o nich i mając ich przede wszystkim na uwadze. Jakie było pytanie? Jak przeważnie okazuję swoją miłość? Staram się ją okazywać w każdym momencie, kiedy mam do tego okazję. I... No powiedz o kawie. No nie wiem, to ty powinnaś powiedzieć o kawie. No ja staram się w każdy możliwy sposób, od jakichś drobnych rzeczy w stylu wyręczę cię w pójściu po soczek do kuchni. No. Czy tam czasami sobie wpadnę z kwiatkami i to niekoniecznie na przeprosiny. No ale staram się ją we wszystkim okazywać. Słodycze kupuję. Jak przeważnie okazujesz swoją miłość? Tak, czujesz, jakbyś ty robiła ten wywiad. Jak przeważnie okazuję swoją miłość w tej chwili, czy 9 lat temu? Nie, no... Bazuje na tym, że dla mnie okazywanie miłości to jest oczywiście wiele gestów fizycznych, tak, ale też wiele gestów jakichś tam słownych, no i takich, że no, pokazuje to, że kocham, tak, to zaczynając od przytulania, od bycia ze sobą, o tym, że moja partnerka, żona, tak, poza tym mój syn też, no wiedzą, że mogą na mnie polegać, że jestem przy nich i jak coś się dzieje, tak, to też jestem. No a oprócz tego, no to też w jakimś stopniu takie bardziej przyziemne dawanie prezentów, czy zaskakiwanie, no to w ten sposób ja staram się. Teraz może coś też powiesz. Jak okazujemy swoją miłość? No właśnie. O, no właśnie. Tak. Dobry temat. Zawsze lubiłem kupować ci kwiaty i przynosić. No, w naszym domu było zawsze dużo kwiatów. Ale oczekiwałem, że jak je wręczę... Zawsze oczekujesz coś w zamian. No dobrze, ale oczekiwałem, że jak je wręczę, albo w ogóle będę miał szansę wręczyć, no to włożysz je do wazona, nie będą leżały do następnego dnia. Czyszko, ale to ty lubiłeś dawać kwiaty, ale czy ty się pytałeś, co ja lubię? Czy ja ci nie mówiłam, jak powinieneś okazywać swoją miłość? No. Może się nie denerwować na mnie. O. Żeby kupić, jak chcesz coś kupić, to kup to, co ja bym chciała, a nie to, co ty byś chciał mi dać. A widzisz? No może rzeczywiście mamy swoje projekcje tego, jakbyśmy chcieli postrzegać partnera i to, w jaki sposób on miałby reagować na to, co my mu proponujemy. Na pewno tak jest. I to jest egoizm. To jest o! To... Nawet nie wstydźmy się, ty też pewnie jesteś egoistką. Ja nie. No tak, Matka Teresa Święta, rzeczywiście. Jak okazuję swoją miłość? W takich drobnych, codziennych gestach. Na przykład przechodząc obok w kuchni, to pogłaszczę Natalię, pocałuję ją, powiem coś miłego. Dostosuję się. To znaczy, że zrobię coś inaczej, ale zrobię tak, jakby Natalia chciała. Na przykład posprzątam pokój. Po sobie. O. Nie, ciężkie pytanie. Staram się odciążać żonę w ciężkich obowiązkach domowych między innymi. No i pokazywać ją, że ją kocham. No mężczyźni troszkę w inny sposób okazują miłość. Bardziej czynami niż słowami, gestami. Okazuje swoją miłość poświęcając czas. Poświęcając siebie. Robiąc, pomagając drugiej osobie. Będąc cierpliwym. Kiedy ta cierpliwość kończy się u osób, których nie kocham? Dla osoby, którą kocham, cały czas tą cierpliwość mam.
No tutaj pole do popisu jest dosyć spore. Ja na przykład okazuję bardzo, bardzo wprost, bardzo fizycznie. Jestem typem przytulaka i bardzo potrzebuję dużo kontaktu, dużo uwagi. Przytulanie, całowanie, gdzieś też w międzyczasie czasem przeszkadzanie w różnych czynnościach, żeby mieć taki moment tej fizycznej bliskości. Dla mnie to jest bardzo ważne. Natomiast też takie te drobne rzeczy, jakieś drobne czasem przysługi, drobne jakieś takie, nie wiem, przyjemności dla drugiej osoby, ta pamięć, to też jest okazywanie miłości. Tylko że mam wrażenie, że każdy bardzo taki swój sposób okazuje tą miłość. I to, co może być ważne dla mnie, niekoniecznie może być ważne na przykład dla ciebie i na odwrót. No tak, bo ja jestem taki mniej przytulaśny. Co mnie wkurza. Ale ja zawsze staram się całować na przywitanie i na pożegnanie. Nie zawsze. Nie zawsze, ale staram się. W każdym razie ja okazuję miłość w takim, nie wiem, codziennym życiu, na przykład robiąc kanapki na śniadanie, robiąc dobrą herbatę, dbając o tą osobę. O Jacka. O mnie. O niego. Ja przeważnie okazuję swoją miłość słowem, całusem, przytuleniem, opieką. A ty? No, ja myślę, że miłości nie zawsze trzeba miłość okazywać. I to jest właśnie punkt widzenia mężczyzn. No miłość po prostu jest i to się czuje. Samo przebywanie z sobą, spędzanie czasu, to, że się akceptuje, może nie akceptuje, to, że się lubi. Zanim zacznie się kogoś kochać, trzeba kogoś mega mocno lubić, tak? I może być taka miłość szablonowa jakaś, jest sobie małżeństwo X, które się kocha. Może być taka prawdziwa miłość, że dwoje ludzi po prostu cieszy się na spotkanie ze sobą, chce spędzać ze sobą czas. I to już jest samo okazywanie miłości, samo powtarzanie kocham cię, czy ściskanie kogoś co 5 minut nie do końca ale jest... Ale nie daje ci poczucia bezpieczeństwa? Nie czujesz właśnie, że takie drobne oznaki nie powodują, że raz jest ci lepiej? No tak, to jest taki dodatek, no ale generalnie wszyscy ludzie powinni się przytulać i całować. Nie tylko dwie osoby, które się kochają. Ja mam trochę inne zdanie na ten temat. No dobrze. Okazuje to swoim zachowaniem. Przytulaniem, wspieraniem, pamiętaniem o jakichś szczegółach, gdzie wspomniałem, na przykład będąc gdzieś, widząc, nawet jeżeli jest to coś niewielkiego, co sprawia przyjemność mojej partnerce. I to nie są kwiaty. Aczkolwiek myślę, że takie różne małe gesty powodują, że ona wie o tym. Że ona to czuje, że poza słowami są jeszcze czyny, które powodują to, że to ją upewnia w tym. Ja staram się, znaczy najprostszy sposób, jaki okazuje dla mnie najprostszy sposób do okazywania miłości, to na przykład ugotowanie czegoś smacznego, zrobienie śniadania. Mateusz pracuje w domu, więc ja mu często podaję śniadanie jak pracuje, tak chcę się tak nim zaopiekować, właśnie przytulić, pocałować, wysłuchać. Z tym słuchaniem u mnie czasami to gorzej, bo jak już mówiłam, ja więcej mówię, ale staram się właśnie w ten sposób pokazywać swoje zainteresowanie. I takie właśnie gesty jak taki właśnie dotyk, pogłaskanie, przytulenie. I słowo kocham cię. Tak. Też staram się mówić, właściwie staram się raz dziennie, już na pewno to wieczorem, przed zaśnięciem, słowo... Właśnie... Taki przepis na okazywanie uczuć. Dwa słowa, kocham cię na dobranoc. Rano i wieczorem.
Wieczorem nawet lepiej, bo rano to jeszcze człowiek jest zaspany i nie kojarzy, ale wieczorem to kocham cię idealnie. Jako, że ja nie chowam długo urazy, to nawet jeśli się pokłóciliśmy dnia poprzedniego, to ja to nie pamiętam, a lubię chwilę, w której ciebie zaskakuję. W związku z czym, tak, przynosiłem zawsze kwiaty i lubiłem oczekiwać tego, że jak ty otrzymasz kwiaty, to ty będziesz z tego powodu zadowolona. I nie zawsze się z tym spotykałem. Mhm. Następne pytanie poprosimy. A właśnie nie, zostaniemy. Ja chcę kwiaty, tak? Ja chcę prezenty. No okej, od kobiet, przede wszystkim od Oli, nauczyłem się tego, że faktycznie kobiety chyba potrzebują tego potwierdzenia miłości. Jest taka anegdota, gdzie kobieta mówi do mężczyzny, dlaczego ty ciągle nie powtarzasz, że mnie kochasz, a mężczyzna na to odpowiada: raz kiedyś powiedziałem, że cię kocham, jak coś się zmieni, to dam ci znać. I to jest właśnie taka esencja różnicy między kobietami a mężczyznami, że no, jednak trzeba pokazać kobietę, mężczyzna powinien kobiecie pokazać swoim czynem, gestem takim bardziej wyrazistym. Natomiast no, mężczyzna od kobiety nie wiem, czy aż tak bardziej do tego oczekuje. No, oczekuje, jeżeli dostajesz kanapeczkę do pracy zapakowaną przepięknie, a tam jeszcze jest liścik, że cię kocha, no to tak, czy nie jest tak ci miło, no to jest no, właśnie to. No oczywiście, ale no, nie mam aż na to. Nie czekam na to każdego dnia, Boże, kiedy ona wreszcie włoży mi ten liścik do kanapki. Już szósty raz w tym tygodniu sprawdzam, a tam w bułce tylko sałata i szynka. Czuję się zadbany. Ale ja często mam tak, że ja potrzebuję więcej i wiem, że czasem cię zamęczam tym, i bo dla mnie to jest, ja to odbieram jako znaki miłości oczywiście, ale mam takie poczucie, że to jest za mało, że jest takie oczywiste, a ja potrzebuję czegoś więcej. Czasem. Czasem. I czasem z tego wynikają sprzeczki. No tak. Jakieś nieporozumienia. Ja się czasem buntuję i nie zrobię herbaty, bo coś tam mi nie pasuje. Bo wiem na przykład, że no, dla mnie to nie ma takiego znaczenia, że to jest okazanie miłości. A ja na przykład nie mam teraz czasu, jestem zmęczony, nie wiem, rozkojarzony gdzieś myślami gdzie indziej. I na przykład irytuje mnie to. I wiem, że na przykład ty wtedy czasem widzę, jak jesteś no, taki zawiedziony. Ja, zanim dojdę do tego, o co ci chodzi naprawdę, no, to zwykle już jest po fakcie. No to ja mam tak samo w tych kwestiach, które ciebie są ważniejsze. 11 lat razem. A ja miłość okazuję takim codziennym życiem, takim po prostu... Nie no, my sobie przede wszystkim też często mówimy to słowo, że się kochamy, że jesteśmy szczęśliwi. Ja uważam, że trzeba mówić takie rzeczy, że jakby samo mówienie nie wystarcza i samo pokazywanie nie wystarcza, a jakby połączenie tego wszystkiego, że zarówno czyny, jak i słowa, no i wtedy fajnie się żyje, nie? Tak, a co do mówienia, to mówimy to sobie zabójczo często, od początku, od 9 lat. Bo to ma moc. I to nam nie spowszedniało. To za każdym razem ma takie samo kopnięcie, czy mówisz przez telefon, że kochasz, czy w ogóle jak słyszysz, że ktoś cię kocha, że tam po drugiej stronie, dobra, kocham cię, cześć. Już, o, super, to mnie kocha. To mnie kocha. No, także warto sobie mówić i w sumie... Tak, tak. No, staramy się to chyba całym naszym postępowaniem okazywać, no bo gdyby tak nie było, no jak już wspomnieliśmy, jesteśmy razem 9 lat i dopiero po tych 9 latach się zdecydowaliśmy, proszę, o to obrączki. Także chyba... Na co dzień każdy z nas wie, że drugie no, kocha. Kochamy się. Jaka jest najbardziej szalona rzecz, jaką byś zrobił dla miłości? Jaka? Czego bym nie zrobił? Boże, ja tyle rzeczy szalonych zrobiłam. I to nie dla miłości. Co ja bym mógł... kresy. To jest dopiero niezłe pytanie. Co szalone... A jak ktoś jest z natury szalony, to...
czym bym się poskromiła, to jest dla mnie pytanie, ale szalone, no to ja z reguły jestem szalona, no to no co bym zrobiła, no byłabym sobą może. Nie prowokujcie. Brzmi prowokująco. Nie, naprawdę. Tutaj pytanie pobudza kreatywność, ale myślę, że dla tej miłości, jeśli mówimy o naszej miłości, to nie ma tak szalonej rzeczy, żebym dla naszej miłości nie mógł jej zrobić. Dokładnie, nie ma. Nie ma tak szalonej rzeczy, żebym nie mógł jej zrobić dla nas. Także wszystko jest wykonalne. Wszystko jest wykonalne. Ojejku, bym gotów bardzo dużo oddać. Nie wiem, nerkę na przeszczep, bez zastanowienia, coś takiego. Wstawić się w jakiejś takiej trudnej sytuacji, no myślę, że bez zastanowienia. Nie wiem, czy to jest szalone, czy po prostu takie oczywiste, ale mi się to z tym kojarzy. Jakąś taką bardzo dużą troską. Nie wiem, co bym zrobił dla miłości, ale... Dla ciebie to dałbym się posiekać. I co bym z tego miał? Mielonkę! Jeżeli by Anna bardzo, bardzo, bardzo chciała, to bym się mógł wyprowadzić z Polski. Ale to jest dla mnie ostateczność. No to tylko dla ciebie mógłbym to zrobić. Szczerze mówiąc już na tę chwilę. No. To jest to. Nie. Ty? Cebulową byś dla mnie gotowała. Nie. Szalona rzecz. Szalona? To jest tak. Zrobiłabym to dla ciebie, ale po co mam to robić, jak i tak zrobimy tak, jak ja chcę. Rozmowę stawiam. No, no. No już nie mów. No, no dobrze. Występuje ci wielu rzeczy, prawda? Wielu. No. No nie wiem. Ciekawi mnie to. Bardzo dobre pytanie. Przeanalizujmy. Nie wiem. Nie, moja żona jest tak szalona, że po prostu wszystko, co robisz, jest szalone, więc bardziej szalone nie może być. No, jest oczywiste. No więc tyle. Ja nie wiem, nic no, nie dodam. No jest bardzo szalona, no bądźmy szczerzy. No, no, tak. Co jest najbardziej szaloną rzeczą, wtedy trzeba sobie zadać pytanie. Czy wyjechałbym dla tej drugiej osoby do innego kraju, nawet jeżeli nie znam tego języka? Tak, nauczyłbym się raczej, pewnie, ale... Zrobiłbym to dla tej osoby, bo wiem, że ta osoba zrobiłaby to dla mnie raczej, oby. Więc zależy, co jest najbardziej szaloną rzeczą, kiedy możesz dla tej osoby zrobić wszystko, bo wtedy praktycznie nie ma żadnej takiej rzeczy szalonej, kiedy wszystko jest na tak i nie ma żadnego cienia wątpliwości w tym. Nie ma chyba tak aż tak szalonej rzeczy, której nie można byłoby zrobić dla miłości. Tak, jeżeli przypomnę sobie taką jedną rzecz, której wydawałoby mi się nie zrobiłbym nigdy, a którą zrobiłem dlatego, że kocham swoją córkę, to byłem w stanie przebrać się za królewicza, założyć śmieszne buty, perukę i grać rolę królewicza w spektaklu Królewna Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków. I wydaje mi się, że to byłoby niemożliwe, żebym ja coś takiego dokonał, jeżeli tak strasznie swoje córki bym nie kochał. Obiecałam kiedyś Mateuszowi, znaczy na naszym ślubie, jak składałam przysięgę, że pojadę za nim na koniec świata i cały czas podtrzymuję. Dla mnie to jest dosyć szalone, bo ja całe życie mieszkam w Szczecinie, urodziłam się tutaj, nigdzie w innym żadnym miejscu nie mieszkałam, dobrze się tu czuję, ale jeżeli Mateusz miałby pomysł, że wyjeżdżamy na przykład do Nowej Zelandii, to prawdopodobnie bym wyjechała do tej Nowej Zelandii. To byłaby dla mnie szalona rzecz, po prostu zmienić całkowicie swoje życie. To takie wyzwanie, ale warto. Co ja bym zrobił szalonego? Też bym zrobił wszystko dla ciebie. Ale czy coś szalonego?
zrobiłbym wszystko, co trzeba by było zrobić. Ale może właśnie ktoś powinien być rozsądny i może właśnie no niekoniecznie nie. Powinny być to szalone rzeczy. Ale wiem, że twoja dusza romantyczki tutaj protestuje, żeby... Bardzo. Chciałabyś jakieś pewnie niesamowite gesty, ale... Jeśli trzeba by było coś zrobić takiego z fajerwerkami, jeżeli tego by wymagała sytuacja, jasne, ale... Ja myślę, że tutaj... że tak naprawdę chodzi o takie drobne, codzienne sprawy. Oczywiście, jakbyśmy mieli się jutro wyprowadzić, pojechałbym też z tobą. Z tej miłości się robi właśnie najgłupsze i najbardziej szalone rzeczy. No ja dla ciebie bym wszystko zrobił. Nawet najdurniejszego. Najdurniejsze rzeczy w sumie zrobiliśmy tak. Razem, czyli to ta miłość nas do tych durnot nie, pewnie. Ale to nie było dla miłości, tylko z tej miłości, naszej miłości. Tak, dla miłości. Z tej naszej miłości robiliśmy już tak szalone rzeczy, że... Ale nie trochę szczęśliwie jest, że żyjemy, że teraz sobie tu siedzimy przed kamerą. Słuchajcie, parę razy moglibyśmy nie żyć. Tak. Z głupoty. I z miłości. Skoczyłbyś na bungee? Tylko musiałbyś mi założyć pieluchę majtki. Nie skoczyłbym na bungee, bo on by umarł. Ja bym prędzej to zrobił niż... Tylko właśnie, jeśli chodzi o skok na bungee albo skok ze spadochronem, to dla mnie to są takie rzeczy normalne. To znaczy... Ja bym to mógł zrobić i bardziej Natalia byłaby przeciwna. Ja bym była przerażona. To może właśnie... Ja nie chcę. Może właśnie szalone dla mnie jest to, że ta taka stabilizacja, że się ustabilizowałem i nie robię takich rzeczy ostatnio. Szaleństwo. Szaleństwo po prostu. Gdzie my wtedy mózgi mieliśmy? Ale młodzi byliśmy. Wtedy myśleliśmy sercem i patrzaliśmy sercem. Nie, dobra, idziemy dalej, bo to... Z jednej strony powiedzieć nie możemy, a takie wiecie, no nie idziemy dalej, bo... Nie no nie wszystko wypada. Mówiliśmy, że trzeba być przyzwoitym. Trzeba być przyzwoitym, dokładnie. Następne pytanie. Czy uważam, że miłość mnie zmienia? Uważam, że moja narzeczona mnie zmienia. Ale myślę, że jest to za sprawą miłości. Ponieważ widzę w sobie rzeczy i swoje nawyki, zachowania, które czasami sprawiają mi przykrość. I mam chęć zmiany samego siebie, swoich zachowań, po to, żeby ona była bardziej szczęśliwa. Więc myślę, że można powiedzieć, że miłość zmienia ludzi. Zależy jaka miłość, ale w zasadzie to każda zmienia. Ale w zależności od tego, jak to miłość co innego wywołuje. Miłość rodzicielska w moim życiu wywołała we mnie odpowiedzialność. Miłość platoniczna, szaleństwo. Przyjaźń nauczyła mnie... lojalności. Pasja daje mi haj. Miłość mnie zmienia. Na pewno. Ponieważ jeżeli się kogoś kocha, to się chce troszeczkę zmienić dla tej osoby, bo są niektóre rzeczy, które druga osoba może to złe słowo, że wymaga, ale do takiego łatwiejszego życia trzeba się w pewnych rzeczach dostosować i ja wiem, że ja się na pewno zmieniłam, bo Czarka niektóre rzeczy irytują i ja musiałam się dostosować do tego, co nie, to nie jest złe. Ja uważam, że ja przez to jestem lepszą osobą, bo się dostosowałam do niektórych rzeczy, które Czarek wymagał. Ja nie wiem, czy ty się do czegokolwiek dostosowałeś do mnie. Rzeczywiście, ja to... Aha, wiem, później wstajesz, tak, ty później wstajesz, ale są niektóre rzeczy, które na przykład trzeba, chociażby to, że jedna osoba wstaje bardzo wcześnie rano, a druga osoba później, no to jak tak będzie cały czas, to się wszyscy wykończą, a więc w pewnych rzeczach trzeba się dostosować, ja tylko daję jako przykład.
Kto? Czy miłość mnie zmienia? Czy miłość zmienia? Na pewno zmienia, bo to jest nawet chęć zmiany, bo... Chęć zadowolenia drugiej osoby też, prawda? Tak, myślę, że chęć zadowolenia drugiej osoby, ale to też nie do końca. Myślę, że to... Ja bym wrócił do tych fascynacji, do tego, co mówiliśmy wcześniej, gdzie jesteśmy gotowi na wszystko wtedy. Te fascynacje powodują, że to wszystko jest takie świeże, takie piękne, gdzie człowiek by się dał zabić, pokroić. I ja mówię o takich fascynacjach, bo myślę, że o to pytaliśmy. Miłość od pierwszego wejrzenia. Natomiast czy miłość zmienia? Absolutnie. Absolutnie. Tak. Każdy dzień bycia w miłości, myślenia o drugiej osobie jest często kompromisem pomiędzy tym, co chcemy dla siebie, a co chce druga osoba i zadowoleniem tego. Pojawia się może trzeci członek rodziny, czwarty, dzieci, gdzie musimy wymaga, jak gdyby... Wymaga zmiany. Tak, to jest, już jest dojrzała miłość wtedy i każe nam nie czynić tak, jak my chcemy postępować czy czuć, tylko tak, jak inni. I w pewnym momencie można oczywiście się zdenerwować, próbować zawalczać o siebie, bo są takie myśli, ale... No to trzeba wtedy wyważyć, trzeba prawda? Wyważyć, co to jest oczywiście. Dla ciebie, co jest ważniejsze, tak. Czy ta miłość, czy to, żeby być samemu i robić tylko, co się chce dla siebie, no to trzeba się zastanowić nad tym wtedy. To problem mają takie osoby pewnie jak my, które są kompletnie inne od siebie i co innego. Tak myślisz, że jesteś kompletnie tak? inny, ale już sam. Miałam takie przemyślenia, że to niby tak, ale to takie... Tak by się wydawało z zewnątrz, ale takie fundamenty, to myślę, że mamy podobne poglądy. Jak wychowywać dzieci, co to jest rodzina, chęć poznawania nowych rzeczy, nowych ludzi, nowych miejsc, to takie rzeczy są podobne. I tak, to jest myślę, że gradację wartości mamy taką samą, tak. Ale ważność priorytetów inną. I może czasami... Dla ciebie jest golf ważny. Nie. I to jest pierwszy priorytet. Nie. Myślę, że ważne jest... Nie powiedziałbym, że przyjemność. Nie, poświęcam wiele dla golfa, żeby... Nie. Myślę, że poczucie swobody i wolnej woli, że kochać... Nie dlatego, że musisz kochać, tylko dlatego, że możesz. To jest ważne. I móc kochać to jest to. Czyli to poczucie woli, które partner stwarza, to jest ważne. No i wzajemna miłość, tak, prawda? Tak, ale do tego trzeba dojrzeć. I tak jak wracając w etapie fascynacji, na wszystko jesteśmy gotowi, mamy czas, bo wtedy jesteśmy młodsi najczęściej. Natomiast... Później, kiedy jesteśmy dojrzali, gdzie wchodzą inne czynniki, to już idą kompromisy, stają się ważne i każdy gdzieś musi sobie to wypracować. I jeśli poczucie wolności w jakiś sposób z jednej strony jest ważne, a z drugiej strony zniewolenia w cudzysłowie przez bycie w rodzinie, bycie w związku jest ważne również, trzeba znaleźć balans. Trzeba znaleźć. No tak, pod warunkiem, że nie jesteś nieszczęśliwy. Ta zmiana jest do tego momentu, gdzie to jeszcze jest dla ciebie pozytywne, a jak już się to robi negatywne i jesteś... Nie, no dlatego szczęściem jest balans. Szczęściem jest balans. Mhm. I to, że miłość zmienia, tak, oczywiście, że tak, ale uważam, że zawsze na dobre. Jeśli powinno to jest miłość. Być, tak. Miłość zmienia zawsze na lepiej, jeśli rzeczywiście to jest miłość. Jesteś lepszy teraz? Ja jestem lepszy. Teraz jestem lepszy. No widzisz, prawie ideał. No nie, no co ty. Ja się bardzo zmieniłem pod wpływem miłości. Stałem się bardziej odpowiedzialny. Stałem się bardziej... nie wiem, współczujący, interesujący się tym, co myślą inni. I stałem się mądrzejszy. A ty? Miłość daje jakieś takie poczucie sensu. Nie uważam sobie żyć nie kochając.
Związek to jedno. To taki największy kop, gdzie masz w ogóle poczucie sensu, że robisz to coś nie tylko dla siebie, ale tak dla nas i że można się tym cieszyć, dzielić. Nie wyobrażam sobie takiego egoistycznego życia, czy poświęcania energii tylko i wyłącznie na siebie. Czy mnie zmieniła? Na pewno. Na pewno gdzieś takie poczucie odpowiedzialności, tej troski o ciebie. No myślę też tego, jakieś umiejętności szukania rozwiązania między realizacją swoich potrzeb, a potrzeb drugiej osoby, co często jest bardzo trudne, zwłaszcza jak się czasem mijamy w pewnych sprawach. Gdzieś takiego umiejętności szukania tego porozumienia, ale też myślę, że znoszenia jakichś takich tych niedociągnięć, jakiejś frustracji, no bo nie ma osób idealnych, nie da się przecież idealnie siebie zaspokoić we wszystkim. Gdzieś taka umiejętność cieszenia się życiem i związkiem, miłością, mimo tego, że nie jest możliwe na 100%, żeby wszystko było idealnie. Czy takie było pytanie w ogóle, czy my je przekręciliśmy? Nie, ty zawsze przekręcasz. Trzeba się dostosować w wielu rzeczach do partnera, czy tą partnerki, bo nie zawsze kojarzy się takie, tak jakby druga osoba nie zawsze jest taka sama jak ja i dlatego trzeba się pod nią dostosować, oczywiście w granicach rozsądku. Ja uważam również, że miłość zmienia człowieka, ale miłość potrafi zmienić pozytywnie, wydobyć pozytywne zachowania, emocje z drugiej osoby. Uważam, że jeżeli osoba kocha drugą, to potrafi naprawdę przysłowiowo góry przenosić. Mnie miłość bardzo zmieniła. Uważam, że bardzo dużo mi dała. Dzięki Natalii mogę pełniej odkrywać siebie, odkrywać świat, poznawać różne rzeczy. Mogę bardziej czuć, że żyję. I tego właśnie doświadczyłem. Uważam, że uważam, że to była bardzo pozytywna zmiana i bardzo dużo wniosła do mojego życia. Miłość bardzo potrafi zmienić. Mnie też bardzo zmieniła. Tak uspokoiłam się. Wcześniej byłam taka niespokojna. A miłość mnie zmieniła. Właśnie dała takie ukojenie, uspokojenie. Tą stabilizację sprawiła, że inaczej patrzę na wiele spraw, mniej jest tego strachu we mnie, czy jakiejś takiej niepewności. Mówi się tak, że miłość dodaje skrzydeł i trochę tak jest. To jest w tym jakaś mądrość, faktycznie. Tak jest, że jak ta druga osoba jest koło ciebie i cię kocha, to czujesz, że naprawdę możesz dużo zrobić, dużo zmienić w sobie, dużo zmienić w swoim życiu, w polu zawodowym, czy w swojej rodzinie. Bardzo mnie miłość zmieniła. Widzę to i cały czas wydaje mi się, że się oboje zmieniamy. Mówi się też, że druga osoba, partner jest lustrem dla ciebie. No tak, no ja widzę, że Mateusz jest moim lustrem. Czasami się w nim przeglądam i to, co widzę, nie bardzo mi się podoba u siebie. Ale cały czas jest jakaś zmiana. Patrzę na siebie, patrzę na niego. I jestem pewna, że 5 lat temu byliśmy zupełnie innymi osobami niż jesteśmy teraz. Pewnie jakbyśmy nie byli razem, też byśmy byli innymi osobami, ale jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy, razem,
będąc w tym związku i oboje się zmieniliśmy tak, a nie inaczej. I też mówiąc, że miłość zmienia, trochę tak mam takie przemyślenia, że też miłość do samego siebie bardzo zmienia. Kiedy ja zaczęłam bardziej akceptować swoje niedoskonałości, kiedy bardziej siebie pokochałam ze sprawą męża, to zaczęłam patrzeć na siebie bardziej łaskawie i to też się we mnie zmieniło. Właśnie ta miłość do samego siebie. Tak, myślę, że jakieś pewne aspekty zachowania osobowości jesteśmy w stanie zmienić w sobie pod wpływem miłości. Natomiast jeżeli chodzi o takie jądro naszej osobowości, no to ono wydaje mi się, że jest niezmienialne, tak? Że to jakby wynika z wielu lat wychowania, doświadczenia życiowego i jeżeli pewne rzeczy jesteśmy w stanie drobne zmienić pod wpływem emocji, no to jakby taki całokształt naszej osobowości pozostanie bez zmian. Czy mnie zmieniła kiedyś miłość? Pewno w jakim stopniu tak. Ale nie wiem, czy to miłość, czy ja sama chciałam się zmienić. Ludzie chcą na pewno robić rzeczy, których do tej pory nie robili. Ale nie wiem, czy to jest miłość. Czy aż tak bardzo chcemy? Nie wiem. Ja się na tym po prostu nie znam. Myślę, że się stajesz słabszy w miłości, że wtedy... No pamiętasz, jak ci kiedyś mówiłam, że dlatego tak długo bałam się wykrztusić te słowa takie już oficjalne, że tak, no kurde, kocham cię, no co ci mam powiedzieć, no kocham cię, nie będę dłużej tam oszukiwać. Ale wtedy poczułam się, jakbym była rozebrana, jakbym była zupełnie naga i w ogóle taka, że już pękło, już zdjęłam z siebie skorupę, już pokazałam, że tak, nie jestem chodzącą twardzielką, która tam tylko wichurzy, tylko że mam te emocje w sobie. Jak już to poszło, to wiedziałam. No w sumie miłość nas zmienia, Marek. No ja nie przeczę, ja zaraz dopiero powiem. No miłość mnie na pewno zmieniła i to bardzo dużo, no bo miłość polega też na kompromisach i ja idąc cały czas swoją drogą mógłbym się nie zmieniać, ale z racji tego, że kocham, ją akurat kocham i chcę się też czasami dopasować i chcę, żeby było dobrze, no to wiele rzeczy w sobie zmieniam. Wiele rzeczy zmienia we mnie Monika, pokazuje mi dużo nowych spojrzeń na jakieś tematy. No biorę od niej to, co dobre. Uczę się dobra na przykład od niej, więc na pewno mnie zmienia. Bo on jest takim teraz ponurakiem, słuchajcie, że gdyby nie ja, to normalnie nad nim byłaby taka czarna chmura cały czas z piorunami takimi. Czajcie to, że są tacy ludzie, co tak idą i wszystko, co złe jest wokół nich, a ja z kolei cię posypuje brokatem i już jest okej. Okay. Tak, tak. Także i dlatego chyba... Mnie na pewno miłość bardzo zmieniła. To jest na pewno in plus, bo nie mówię, że nigdy tego w sobie nie miałem, ale wydobyła ze mnie dobre cechy. Także... I słuchajcie, to było tak piękne, że kończymy na tym, bo ja bym mogła coś powiedzieć, ale mogłabym to zepsuć. Ale w końcu się zgadzamy. Dobra. Czy jest jakaś rzecz, która przeraża nas w miłości? Nie. Nie. Nic. Jest jedna rzecz, która mnie przeraża. I to strasznie. Przeraża mnie w miłości za duże osaczanie. Albo w tym, co się mówi o miłości, że czy o tym, co jest miłością generalnie. Ktoś chce z tobą spędzać każdą jedną wolną chwilę. I to jest straszne. Nie dając ci prawa, możliwości życia po swojemu generalnie. Jeżeli tak ma wyglądać miłość, to ona mi się bardzo nie podoba i to mnie strasznie przeraża. Bo to jest tak jak odbieranie komuś kawałka duszy. A na to się chyba nigdy nie zgodzę. Bo to spowoduje, że ja przestanę być sobą. A to nie o to chodzi. Ja wolę rozmawiać o pozytywnych aspektach miłości. Nie widzę za wiele tych złych aspektów. No chyba, że ktoś pojmuje, znaczy są jakieś takie, no nie wiem, toksyczne.
miłości, chociaż ja wtedy bym nie nazywała tego miłość. To jakieś toksyczne uczucia. U nas, raczej u mnie nic i u ty chyba też nic, ale przeraża mnie czasami, jak widzę, co inni robią dla miłości, bo myślą, że albo ktoś im każe coś zrobić. Bo wiesz, ty nie miałeś takiej sytuacji, że ja cię prosiłam o coś takiego strasznego. Ale czasami miłość w niektórych sytuacjach może być, że ty byś musiał coś zrobić dla miłości. Ale z miłości można odmówić też. O ile nie kocha mnie psychopata, o ile to nie jest... miłość, taka, no, zakochanie. Jeżeli mówimy o prawdziwej miłości, to tam nic nie przeraża. Miłość nie. Ale jeżeli mówimy o jakimś, o iluzji, o wyobrażeniu, o oczekiwaniu, no to tam wiele rzeczy przeraża, ale to nie wiem, czy to jest miłość, czy to jest coś, co nazywamy potocznie miłością. Myślę, że to uczucie, że jesteś do kogoś tak całkowicie przywiązany. W sensie, to zarazem jest piękne, ale i okropnie straszne, że jakby tylko jesteś przywiązany do tej osoby na bardzo długi czas. Jeżeli jest to prawdziwa miłość, to praktycznie na całe życie. I to uczucie jest i wspaniałe, a w pewnych momentach nawet i po prostu straszne, kiedy myślisz sobie o tym. Mnie na pewno przeraża w miłości, w związku coś takiego jak rutyna, w którą wiele związków wkracza, mieszkając razem, przebywając ze sobą. I staram się codziennie robić coś dla naszego związku właśnie, żeby w taką rutynę nie popaść, żeby to nie było takie znudzenie drugą osobą i żeby nie przerodziło się w taką zwykłą codzienność. Mnie przeraża w miłości, że może kiedyś się skończyć. Nie chciałabym. Albo może i nie być w moim życiu. To jest jedyna rzecz związana z miłością, która mnie przeraża. I że ta osoba, która na przykład kiedyś cię kochała, nie kocha ciebie. No. To musi być, to jest chyba najcięższa sytuacja. Myśmy nie mieli takiego czegoś, że nagle jest tak, że ktoś, który mówił ci całe życie na przykład, albo byłeś pewny, że ona ciebie kocha, i nagle ta osoba się odwraca i mówi: ja ciebie nie kocham. No tak. To jest chyba straszne. No to jeśli powie to z pełną świadomością i ta druga osoba zda sobie sprawę, że to było prawdziwe, no to jest właśnie ta sytuacja, o której mówię. To jest to przerażające, bo jak ktoś umiera, to nie znaczy, że ciebie nie kocham. Kochała ciebie, a więc może to jest właśnie to, że to chodzi o drugą stronę. Nie co ty, tylko co ta świadomość drugiej osoby. No, miłość co ona czuła do ciebie. Nie co ty czujesz, tylko co ona czuje. Utrata tej miłości. No najbardziej przeraża mnie to, że ta miłość może się skończyć, ale nie w tym sensie, że nagle mi przyjdzie Monika, nie wiem, za 40 czy 50 lat i powie: sorry, stary, to już nie działa, słuchaj, poróbmy coś innego. Takiej sytuacji nie rozważam. Bardziej boję się tego, że się skończy w taki sposób, że któryś z nas umrze pierwsze. I to nieważne, które. To mnie chyba tylko przeraża, że można swoją miłość stracić. No bo wiadomo, są wypadki, jest masa rzeczy i to jest bardzo przerażające, bo ja już w tym momencie, na tym etapie swojego życia... Bo to jest nie, tak straszne, że chyba nie możemy... Nie jestem w stanie sobie wyobrazić życia już osobno, czy w ogóle z inną osobą. No nie ma opcji. Mnie przeraża tylko utrata albo jakaś zmiana, no nie wiem. No może, miłość może się skończyć, ale... Może przyjdzie następna, albo... dla mnie to jest naturalna sprawa. Mnie to nie przeraża. To znaczy, to może być trudne bardzo. Zdaję sobie sprawę, ale... chyba tak już jest.
jest dobrze tak, jak jest i taka miłość jest super. I jeśli ona ma trwać do samego końca, no to nie, nic mnie nie przeraża. Nie ma co sobie wyobrażać takich rzeczy, bo to byśmy sfiksowali chyba. Nie, no tak, nie. Ale... To jest trudne i przykre pytanie. Przeraża może to zbyt mocne określenie, ale jest coś, co na pewno, a przynajmniej na początku, powoduje niepokój, czyli pokochanie drugiego człowieka to jest wzięcie na siebie odpowiedzialności za tą osobę. Gdy zakłada się rodzinę, jest to wzięcie odpowiedzialności za więcej niż jedną osobę. Pojawiają się dzieci i tak dalej. Jest to ciężar, z którym nie każdy człowiek potrafi sobie zaradzić, nie potrafi to przyjąć na klatkę i jakby podołać temu zadaniu. I to, myślę, jest też powodem wielu rozwodów. Myślę, że odpowiedzialność za drugą osobę jest zdecydowanie dobrym stwierdzeniem do przerażenia w miłości. Mnie nic nie przeraża w miłości, no bo to jest pozytywne uczucie i pozytywne pozytywna rzecz, więc no, nie ma tutaj nic do przerażania. No. Mnie w miłości nie przeraża nic. Czy jest lepiej przeżyć wielką miłość i stracić, czy w ogóle nie kochać? To ja wiem, jaka jest moja odpowiedź na to. No, tu akurat mamy taką samą odpowiedź, tak. Bo no to... Mówię, Przeżyć, a potem tęsknić. No ale potem człowiek się uczy. To jest jak człowiek nie wejdzie w to, no to nigdy moim zdaniem nie będzie czuł prawdziwie, bo miłość to jest najpiękniejsza rzecz. To jest coś nie do wyobrażenia, prawda? Ten na początku, no niekoniecznie na początku, w ogóle być z osobą, która ciebie kocha. Tak. To jest wspaniała rzecz. No i jeżeli człowiek stroni od tego, no to jakby stronił od życia. To jest samo życie i to buduje. Nawet jak się straci tą osobę, to coś się człowiek nauczył. Nauczył tak. Się na pewno czegoś, bo ta druga osoba coś zawsze nauczy. I te emocje, tak jak się reaguje na emocje, bo nie zawsze w codziennym życiu się jest świadomym, że się ma takie emocje. Prawda? Że w ogóle jesteś w stanie wykrzesać z siebie niektóre rzeczy. Miłość to przeżycie. Przeżycie to znaczy element naszego życia. Czyli, parafrazując, nie ma życia bez przeżycia. A zrównując, nie ma życia bez miłości. Czyli bezwzględnie. Przeżyć wielką miłość i nawet jeśli ją stracić, to zastąpi ją tęsknota. I się nie która tak samo miłość, może być piękna. Tak. No ale się, człowiek idzie wtedy do przodu. Coś z nowym jakimś zdecydowanie. Bagażem. Życie bez miłości to myślę, że to nawet sobie nie wyobrażam tego. Tak. To uczucie, jakie zostaje w twojej pamięci, to jest taka prawdziwa esencja radości. Kiedy myślisz o tym, że jakaś osoba w ogóle nie miała doświadczenia z tym, że nie miała nawet okazji zasmakować tej prawdziwej radości w tobie, to jest mi nawet smutno trochę. Bo jest to coś wyjątkowego. Jest to coś, co powoduje, że ludzie żyją dalej. I bez tego... Nie byłoby... Życie nie miałoby takiego jakiegokolwiek sensu. Więc lepiej stracić tą wielką miłość, ale jakkolwiek znać to uczucie. O, chyba odpowiem jak większość osób i moich znajomych, że chyba lepiej jest przeżyć wielką miłość. Co prawda później to strasznie boli gdzieś tam, ale jest to następne uczucie, które nas rozwija, które daje siłę napędową do dalszego funkcjonowania, zmusza nas do jakiegoś spojrzenia na siebie. Ja wiem, banalnie to brzmi jak cholera, ale chyba tak. Nie, bardzo ważne jest przeżyć kiedyś swoją
przynajmniej jedną prawdziwą miłość, tak na dobrą sprawę. A później się leczyć z depresji. Lepiej jest brać życie, jakim jest. Lepiej jest popełnić błąd, a mieć co wspominać, niż mieć mniej. Lepiej jest doświadczać życia. Każde doświadczenie w życiu w jakiś sposób nas buduje, a uciekanie przed jakimiś rzeczami, czy uczuciami, czy doznaniami, powoduje to, że jesteśmy bardziej ubodzy. Chcesz mówić, czy ja mam mówić? A pomyślmy chwilę, bo ja, jak zaczniesz mówić, to ja nie pomyślę. Dobra. Bo ty mi wtedy możesz coś sugerować. Dobra. A ja pomyślę, czy ja mam... Chwila na zastanowienie. No dobra, to powiedz. No myślę, że lepiej przeżyć wielką miłość i ją stracić, ponieważ... Ale przed chwilą mówiłeś, że to jest najbardziej przerażające właśnie. Oczywiście, że tak. Oczywiście. Ale wcześniej jeszcze powiedzieliśmy, jak nas miłość zmieniła i nie było w tym nic złego. To były same dobre cechy, więc na pewno lepszym człowiekiem będzie człowiek, który doświadczył miłości i ją stracił. Oczywiście to się wiąże z cierpieniem, ale on tej miłości doświadczył, więc zobaczył całe piękno tej miłości, nauczył się czegoś od drugiej osoby. Miłość prawdopodobnie pokazałaby takiej osobie, która ją potem straciła, jakieś zupełnie odmienne spojrzenia na świat, także no, miłość wnosi dużo, dużo dobrego w nasze życie, pozwala nam się uczyć, pozwala nam odkrywać jakieś tam aspekty naszej osobowości, osobowości drugiego człowieka, także lepiej przeżyć miłość i ją stracić, niż nigdy jej nie zasmakować. To takie jest moje zdanie. Nie wiem, coś masz do dodania na ten temat? No, mówiłam, że się będę sugerować. To teraz się sugeruję tym, co on powiedział i ma rację. To wyczerpaliśmy temat. Jak się poznaliśmy? Poznaliśmy się na weselu Agaty siostry. Tak, tam się poznaliśmy. No i co, Agatka? No i zaczęliśmy się spotykać i Agata powie więcej, bo ona się na tym zna. No tak jak mówiłeś, poznaliśmy się na weselu mojej siostry, gdzie byłeś świadkiem i tak jakoś poszło już. Spędzaliśmy ze sobą coraz więcej czasu, Michał mieszkał w Barlinku, ja w Szczecinie, przyjeżdżał, potem dostał szybko propozycję przeniesienia się do Szczecina. No i zamieszkaliśmy w sumie bardzo szybko razem i tak zostaliśmy ze sobą. Jak się poznaliśmy? No, historia jest zgoła zabawna, no bo... Wysępił ode mnie na piwo. A że miałam kaca, to pożytku. To nie do końca tak. Jak jest tłuszczone, jakby... No nie może spłycić takiej fajnej historii, bo znamy się bardzo długo. Znamy się... Bardzo długo. Nie wiem, 22 lata około, odkąd Monika poszła do pierwszej klasy szkoły podstawowej. Ja już w tej szkole byłem. I był największym zbójem w tej szkole i wszyscy go znali, więc też go znałam. Ale wtedy jeszcze mi się nie podobałeś tak naprawdę. Tylko tyle, że byłeś taki, wiesz, znany i w ogóle, i taki bad boy, no to... Ale nie, to nie było tak, że mi się już wtedy podobałeś. Nie, no oczywiście, mówisz, ja sobie nie dodaję. No bo tak, no bo ja dyskutowałem tam z kolegami o dziewczynach, które tam do szkoły przychodzą i... Także wpadła mu w oko, jak miałam 7 lat. Wiedziałem, że ma zadatki. No a potem... Potem już los splótł nasze ścieżki
nieco później i jest faktycznie tak jak Monika wcześniej napomknęła. Szedłem po prostu przez deptak Bogusława, totalnie ususzony po jakiejś niesamowitej imprezie i nie miałem nic. Po prostu nie miałem nic. Nie miałem nawet punktu zaczepienia i zobaczyłem sobie tą Monikę, gdzie wiedziałem, że to jest Monika, znam ją ze szkoły. Boże, Monika, ona mnie uratuje. Jest. Cześć Monika, słuchaj, mam taką sprawę. Chciałbym, żebyś mi postawiła piwo, no bo jest po prostu potwornie dzisiaj. Już usycham tutaj strasznie. Ona ochoczo wyskoczyła z kaski, powiedziała, masz do sklepu iść, kup dwa. I tak się zaczęło. I w sumie od tamtego czasu, od tej ławeczki, jesteśmy już razem. To chwilę trwało, zanim przekuliśmy to w coś, co można nazwać związkiem, ale jak się już tam spotkaliśmy, to nie straciliśmy to tak kontaktu. To nie wyłaziłem. I do Trójmiasta nawet przed nim uciekałam, a i tak mnie tam znalazł i w sumie wyłaził tę miłochę, już wpadłam po uszy potem. Także znamy się od podstawówki. On już wtedy miał na mnie oko, ja na niego absolutnie, bo to żaden kandydat nie był. W sumie wszyscy się dziwili, że taka porządna dziewczyna. No wtedy jeszcze nie wiedziałaś, że lubisz bedboyów. No, a potem po prostu deptak Bogusława i wspólny... Piwko. A, do tego wszystkiego jest jeszcze taka mini anegdotka z tej historii, ponieważ oboje tam na kogoś czekaliśmy. Ona, jak już piliśmy to piwko, zapytałem się, co tu robisz, czemu siedzisz sama, jak to możliwe. Taka piękna kobieta, Aniele, czemu siedzisz to sama, nie bolało, jak no, no, do, się tak, 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 dokładnie, nie, dokładnie. Chcę, żebyś był tak, nie? Powiedziała, że czeka na swoją przyjaciółkę, bo przyjaciółka ma jej przedstawić swojego nowego faceta, o którym już tam było coś mówione, była jakaś historia. Powiedziałem, że wow, to się świetnie składa, ponieważ ja czekam na swojego przyjaciela, który również miał mi przedstawić jakąś laskę, z którą od pewnego czasu się spotyka i też mi o niej gadał tam jakieś rzeczy. I oni przyszli razem. I w czasie tej rozmowy przyszli razem, ci nasi przyjaciele. Przyjaciel jest z moją przyjaciółką i tego dnia, gdzie wysępił ode mnie na piwo, czekaliśmy w sumie na tych samych ludzi. Na tą samą parkę czekaliśmy, więc i tak dane nam było się spotkać. To, że spotkaliśmy się 15 minut wcześniej, to tak miało po prostu być, ale spotkalibyśmy się tak czy siak i chyba tak samo by się to potoczyło, no bo ja myślę, że tak miało być. No. Przeznaczenie. Poznaliśmy się w barze. Jest to bardzo zabawna historia. To powiedz mi. No. Siedząc przy barze zauważyłem w lustrze innego chłopaka, który siedział też przy tym samym barze, no i tak... W długich lokach, które wtedy jeszcze posiadałeś. I tak się do siebie zbliżaliśmy coraz bliżej. Nie, to ja opowiem. To był wieczór, gdzie postanowiłem poznać chłopaka. No i wybrałem się do tegoż baru, zabierając również moje loki. Siedzę sobie przy barze, w stanie lekko podchmielonym. Po drugiej stronie baru było takie lustro, gdzie było widać wszystko, co się dzieje za barem. I widziałem, że jakiś facet się na mnie gapi, co uznałem za takie miłe, że skoro się na mnie patrzy, po czym się do mnie zbliżył. I nie pamiętam, kto zadał to pierwsze pytanie, które po prostu było czymś zupełnie z kosmosu. Coś na zasadzie, cześć. Co sądzisz o Bizancjum? I okazało się, że odpowiedź padła, wiesz co, bardzo się tym fascynuję. Tak, bo ja też. I tak zupełnie z przypadku okazało się, że mamy taką samą pasję, jeśli chodzi o kwestie historii, no takiego czegoś, co nas bardzo, bardzo interesuje. I zupełnie przypadkiem spotkaliśmy się tym dziwnym pytaniem, przegadaliśmy całą noc. Do rana tam siedzieliśmy. Tak, to prawda. No i tak się zaczęło. Tak się zaczęło i tak trwa do dzisiaj. Mamy całą wielką szafę książek o Bizancjum. No to jest bardzo ciekawe poznanie, bo byliśmy bardzo młodzi. Mamy dosyć duży staż. Izabelka miała 15 lat, ja miałem 19. I miałem piękne wakacje, najpiękniejsze wakacje w moim życiu, dlatego że zdałem maturę, zdałem na studia.
czyli wakacje bardzo długie. Byłem świeżo po swoich ulubionych podróżach z kolegami i przyjechałem, rodziców nie było. Natomiast zostawiona została informacja, czy nie mógłbym... Twoja siostra. Moja siostra zostawiła informację, czy nie pomógłbym jej świeżo poznanej koleżance przedostać się do Poznania, gdzie siostra podjęła pracę. Po prostu chodzi o to, żeby się zaopiekować przez parę godzin, dowieźć ją do Poznania i tyle. No więc skontaktowaliśmy się ze sobą telefonicznie. Umówiliśmy się o 5 czy 6 nad ranem na dworcu. Wczesny pociąg był. Miałem ją rozpoznać. Powiedziała, że będzie to łatwe. No i rzeczywiście. Na dworcu odprowadził na dworze, co prowadził dziadek Izabelkę. No Izabelka była bardzo kolorowo ubrana. A to jeszcze były czasy, jakby jeszcze komunizm w Polsce, gdzie było wszystko tak szare. A ja przyjeżdżałam do mojego dziadka odwiedzać go, byłam w Szczecinie, tylko na wakacje, bo ja mieszkałam za granicą i dlatego miałam dostęp do innych rzeczy i byłam bardziej kolorowo ubrana niż przeciętna osoba, więc Czarek nie miał problemu, żeby zauważyć. Tak, no ja byłem ubrany jak Trump z brodą i z wielkim kapeluszem, bo to akurat z buszu wyszedłem. Z kapeluszem? No tak. I wtedy też się śmiałaś z tego. Ja byłem zaszokowany. Chyba nie byłeś kapeluszu. To nie miałeś nic na głowie? Nie. Wydawało mi się, że miałem na głowie. Może jakieś gniazdo. Nie, mi się wydaje, że nie. No tak. Tylko pojechaliśmy... miałeś taki lekki zarost. Tak. A mi się wydawało, że jestem strasznie obrośnięty. Byłem świeżo po tym biwaku. No i pojechaliśmy, ruszyliśmy pociągiem i zaczęła się rozmowa. No i to była ta rozmowa, o której będę pamiętał, dlatego że za każdym razem byłem w jakiś sposób zaskakiwany. Co nie poruszyliśmy temat, to dało się porozmawiać i temat się ciągnął i było ciekawie coraz bardziej. Ale ja pamiętam, że ty, bo to była nasza, o 5 rano? No to było tak wcześniej, bardzo wcześniej. Może troszeczkę później, może 7, coś takiego. I ze Szczecina do Poznania to wtedy się jechało ponad 3 godziny, mi się wydaje, gdzieś z 3 godziny na pewno tak, się jechało. No. No i ja pamiętam z tej podróży, że to nie była rozmowa, to było, ty mnie się mnie pytałeś różne rzeczy. Tak, no to... tak jak pamiętam tą podróż, że ty siedziałeś i zadawałeś mi pytania. No tak, no i a ty odpowiadałaś i te odpowiedzi mi się podobały w jakiś sposób. I dlatego zdecydowałem się na to, że zadzwonię do ciebie po przyjeździe i umówimy się może na kontynuację. Ale ty miałeś problem z tym, że ja byłam bardzo... miałam tylko 15. No młoda byłaś, miałaś 15 lat, duża różnica wieku i byłem zdziwiony, że w tej młodej głowie już jest tyle odpowiedzi na wiele pytań. Więc i te odpowiedzi były dziwne, to nie były takie normalne odpowiedzi, to były odpowiedzi, które mnie w jakiś sposób zastanawiały. W związku z czym następnego... po powrocie zadzwoniłem do ciebie. Mm-hmm. No i to właśnie to było tak, że myśmy się poznali i potem a ja mieszkałam w innym kraju i myśmy, to była taka miłość na odległość. Jak ktoś się nas zapyta, pytają się teraz, czy wierzycie w to? Ja w to wierzę i tak. To jest dobre, bo to było tak. Przez miesiąc relacje się rozwijały, a potem trzeba było na rok odstawić te relacje, a się już coś zakwitło. W związku z czym w tamtych czasach były tylko listy, telefony były drogie, więc były listy. No i zasypaliśmy się listami. Mhm. Wolno, ale zaczęło to wszystko tak, że następny rok, to jak przyjechałaś, to już przyjechałaś na 4 miesiące. Nie na 4, 3 chyba, 3 miesiące. Nie, przyjechałaś na 3, bo ty zaczynałeś we wrześniu, tak. A ja się starałem zdać wszystkie egzaminy i zdałem wszystkie egzaminy w pierwszym terminie, żeby mieć czerwiec wolny. Przyjechałaś w czerwcu, no ja miałem do września wolny. A ty się martwiłeś, że ja będę wyższa, że ja urosnę, bo ja... Tak się martwiłem? No tak, no. Martwiłem się, że ty będziesz wyższa ode mnie. Tak? Nie. A to może ci powiedziałem, że było miło. Aha, no dobrze. Nie. No, ale tak może, nie wiem. No ale urosłaś w różnych miejscach, byłaś dojrzalsza. My się poznaliśmy przez naszą wspólną znajomą,
na jakiejś imprezie. I no nie była to miłość od pierwszego wejrzenia, wręcz niespecjalnie na początku się sobie spodobaliśmy. Ja tak uważałam Mateusza, że jest taki właśnie gburowaty, taki nie bardzo, nie zaiskrzyło. A Mateusz z kolei, co ty o mnie myślałeś? Ja to tak patrzyłem na Natalię i tak się zastanawiałem, czemu ona tak się popisuje, tak wszędzie jej pełna, taka głośna. Po co ona to robi? I takie były początki. No nie było to tak jak w filmach romantycznych, nie. Nie było. Mhm. Ale później czas leciał i mieliśmy wspólnych znajomych i gdzieś wpadaliśmy na siebie od czasu do czasu. No i stopniowo to się tak rozwijało. I Mateusz kiedyś spojrzał na mnie przychylniejszym wzrokiem. Co? No tak, no zobaczyłeś. A może ty? A może ja, nie wiem. I jakoś to tam zaczęło się powoli, zaczęliśmy się spotykać i okazało się, że o, mamy tyle nas dzieli, ale tyle też mamy wspólnego, że to po prostu tak musiało być. Ja myślę, że był taki moment, kiedy chyba po prostu musieliśmy tam, to była miłość, ale był taki moment, kiedy świadomie podjęliśmy decyzję, że chcemy tej miłości. Myślę, że, że musieliśmy się zdecydować. Tak. Tak. Myślę, że gdybyśmy wtedy pierwszy raz, kiedy się pierwszy raz spotkaliśmy i kiedy by coś, do czegoś by doszło między nami, to byśmy raczej ze sobą nie byli. Musiało minąć trochę czasu, musieliśmy dojrzeć, dorosnąć też. Ja przynajmniej tak myślę o sobie, że ja musiałam dorosnąć. Żeby właśnie to wyszło, że jak się już później zobaczyliśmy i zaczęliśmy się spotykać, to wtedy już było, to był ten czas, ten moment, ten właściwy moment, właśnie, który spowodował, że jesteśmy razem, że się kochamy. My się bardzo różnimy od siebie. O. I może też... Bardzo się różnimy od siebie. Może właśnie to trochę potrzeba było czasu, żeby to się ułożyło. Tak, tak. Ale właśnie jesteśmy taką, tak potwierdzamy, że właśnie przeciwieństwa się przyciągają, że uzupełniamy się nawzajem. Mhm. To jest tajemnica. No nie bądź taki. Okej. Jak co dzień wsiadłem na konia, jechałem plażą po pięknym bałtyckim wybrzeżu, a Ola postanowiła okrążyć świat na żaglówce sama, jako pierwsza kobieta. Natomiast rozbiła się już gdzieś w okolicach Dziwnówka. No i ją uratowałem z tych fali. Niebezpieczna sytuacja, sinice też tam były. I kiedy oprzytomniała, spojrzała na mnie i powiedziała, że mnie kocha. Od razu. Tak to się... musiałam się uderzyć w głowę bardzo mocno. Tak właśnie się poznaliśmy. No okej. Okay. Tak naprawdę i tak mieliśmy romantyczne zapoznanie się, nie przesadzaj. Tak? No tak. To było zakończenie, koniec roku, Sylwester, piękne okoliczności, piękne miejsce. No i tam wpadliście na siebie. No, dokładnie. Sięgałem po oliwki, zahaczyłem rękawem o widelec Oli na talerzu i tak zaczęła się rozmowa, ale potem długo... Musiałam na niego czekać. Tak, dokładnie. I potem nastąpił piękny dzień. Byliśmy przypadkiem w sumie trafiliśmy na ten sam koncert. I w zasadzie tak od wtedy zaczęliśmy się spotykać. To nie było aż szczególnie chyba romantyczne. Dlaczego? Było tylu kobiet i tylu mężczyzn na tej sali. Myślisz, że to właśnie o to chodzi? No tak, tam się poznaliśmy przez jedną osobę. Sytuacja się
tak złożyła, że siedzieliśmy przy jednym stoliku. No. Ty pewnie powiesz, że byliśmy sobie pisani. Dla mnie to jest rachunek prawdopodobieństwa, matematyka. No dobra, ja powiem, że pierwsze wrażenie jak... Znaczy, no u nas też jest tak inaczej, no bo my się całe życie znamy, no tak jak mówię, od 7 roku życia gdzieś się widzimy, więc te trochę gdzieś tam te wrażenia się przez te lata zmieniały. No ale Marek zawsze miał taką łatkę bardzo niedobrego chłopaka, takiego... No nie wiem, jak nazwać cię. Taki zbój trochę, taki hultaj z dobrym określeniem, pasuje ci, żeby nie było. Hultaj jest w porządku. Był takim hultajem i no, takie wrażenie sprawiał i taki był i dopiero można powiedzieć, że przy mnie znormalniał, jeszcze jak to nazwać. Nie chcę jakby obrazić cię, wiesz o co chodzi. Bo to, ale wiesz, jak nie było. Wiem, czy jesteś w stanie. Ale wiesz jak było, Marek, że dopiero no, wiesz, przestałeś no. się w kłopoty pakować, jak Może to przyszło z wiekiem po prostu. A nie możesz mi tego nagle przypisać? Musisz wiekowo. No dobra, to ale teraz mogę powiedz, ci co mnie ty myślałeś. Nie, moje stwierdzenia, moje się tam wszystko pokryło, był zbójem. No tak jak mówiliśmy, jakby te... Ciężko cofnąć się do takiego prawdziwego pierwszego wrażenia, no bo widzieliśmy się pierwszy raz, jak Monika miała 7 lat, a ja 10, więc to pierwsze wrażenie... Może być jakoś zatarte, ale takie już powiedzmy nowożytne w dorosłym życiu to nasze pierwsze wrażenie. Co o mnie pomyślałeś? No wiadomo, że fajna laska. Nie wiedziałem jeszcze co o tobie myśleć, bo miałem jakby jakieś tam pojęcie, czym się zajmujesz, skąd jesteś. Pamiętam, jak byłaś ubrana, wiesz, malowane oczy, spięte tak włosy z tyłu w taką kitkę, fioletowa no, skóra. No tak naprawdę. No tak, powierzchowność. A pierwsze wrażenie, jakie mogłem sobie o twojej osobowości zbudować, bo to pożyczenie na piwo się wcale nie skończyło tak, że poznaliśmy nawzajem nowych partnerów, swoich przyjaciół, tylko pojechaliśmy też na taką mini domóweczkę, powiedzmy, do mnie i do życzonego przyjaciela, do domu, w którym wtedy mieszkaliśmy. No i Monika pokazała się z wyluzowanej strony, posprajowała mi chaty w domu, który nie był mój, w jakieś swoje... Gościu mi dał mi spreje, pozwolił mi sprejować coś na ścianach, a potem mi dopiero no pozwoliłem, to mi powiedział, że to nie jest jego chata w ogóle. No dzieło to tam... Też takie firmowe znaki to Moniki, ale, świata, po ale wiedziałem, że jest po tym, co tam narysowała, wiedziałem, że jest na pewno wyluzowana. Ja narysowałam wielkiego na ścianę, wielkiego penisa. Zjadanego przez Pacmana. I myślałam, że zostawiam mu taką pamiątkę. On potem na wychodnym mówi, że to nie jest jego ani pokój, ani dom, ani nic. I zrobił. I z tego miejsca pozdrawiamy Gretę, bo to jej mieszkanko było. Przepraszam cię, ale naprawdę uwierzyłam w to, że to robię u niego. I stąd ten penis na twojej ścianie. Greta, sorry. Ale to bez sensu, Marek, było. No i co? I wtedy mnie pokochałeś, czy co? O tym wrażeniu o mnie mów, bo ty coś tak cały czas zbaczasz z tematu. No i to było wrażenie. No wiedziałem, że jesteś wyluzowana, szalona, że coś tam z ciebie będzie, jak się tobą dobrze zajmę. No i chyba się zająłem. No dobrze, się zająłeś. Dobrze. Piotr jest starszy ode mnie. Ja byłem wtedy bardzo młodym i widziałem w nim taką osobę bardzo doświadczoną, taką, która zna środowisko LGBT, która no, wie co nieco też o relacjach męsko-męskich. I przyznam się, że bardzo mocno się wpatrywałem w niego, jak on funkcjonuje, jak się zachowujesz i co z tego wynika. A później, im więcej czasu mijało, miałem takie poczucie, że się nie zgadzam z tobą i z twoją opinią na ten temat, na to, jak wyglądają relacje męsko-męskie. Pamiętam, że dużo mieliśmy takich mocnych sprzeczek a propos tego, jak relacja powinna wyglądać. Pamiętam, to był okres docierania się. Bardzo długi, bardzo takiego ciężkiego docierania się. No i skrzyło się mocno. Ale pamiętam też, że byłem bardzo zafascynowany tobą jako, w ogóle jako mężczyzną, jako, jeżeli chodzi o urodę. To jest coś, co mi do tej pory właściwie nie minęło i mimo tego, że też się zmieniamy, inaczej wyglądamy, no, ta fascynacja cały czas się utrzymuje. Właściwie to ukształtowałeś taki typ mężczyzny, który mi się bardzo podoba.
Jak rozglądam się za facetami, to rozglądam się za facetami takimi jak on. I to przyznaję się bez biciem. I to od lat. Mhm. No natomiast, jeżeli chodzi o ciebie, no rozczarowałeś mnie tym, że odrzuciłeś Loki w pewnym okresie życia. To testosteron. Natomiast nie miałem co do ciebie jakichś tam specjalnych wyobrażeń. Natomiast nie wiedziałem, że jesteś taki uparty. Nie jestem uparty. Nikt mnie nie przekona, że jest inaczej. Dokładnie. Pierwszym wrażeniem było zdziwienie, że no taka fajna dziewczyna i tak fajnie się z nią rozmawia. No jeszcze taka fajna i ładna. Tylko 15 lat. Tylko, że miała 15 lat. I to mi się najbardziej zderzało. I czyli zdziwienie było pierwszym takim wrażeniem. Zdziwienie? Zdziwienie, a twoje? Jestem ciekawy. To będzie ciekawe pytanie. Ja tego nie analizowałam, ponieważ w ogóle nie zastanawiałam się nad tym. Ja pamiętam tylko to, że bardzo łatwo nam się rozmawiało, prawda? No tak. Bardzo łatwo. I było fajnie. Było bardzo przyjemnie. Ty nawet chciałeś mi alkohol dać. Pamiętasz? No, chciałem cię przetestować. No, a więc było bardzo, bardzo przyjemnie. Bardzo przyjemnie. Byłeś dowcipny, byłeś miły. Nie krzyczałeś na mnie. Tak zostało. Ale nie no, bardzo nam było łatwo rozmawiać ze sobą i byłeś bardzo zainteresowany, co każdy lubi, prawda? To jest naturalne. Byłeś bardzo zainteresowany moją osobą i zadawałeś bardzo dużo pytań. To pamiętam, że dużo zadawałeś pytań. To było tyle lat temu. No bo mnóstwo pytań było bez odpowiedzi. Tak. Przyjąłem sobie jakieś założenia, że jesteś wesołą, uśmiechniętą osobą, która lubi spędzać czas na łonie natury, która ma wiele pasji. W zasadzie to się nie zmieniło, może poza tym, że zastąpiłem kilka tych pasji i może odłożyłaś je na boczny tor teraz. Ale ja muszę ci przerwać, Jak się poznaliśmy, to Bartek powiedział, że pracuje w innym miejscu niż to prawda. Tak? A, no dobrze. Więc trochę zaburzył to dobre zdanie o nim. Ja nie pamiętam za dużo. Pamiętam, że trochę cię porównywałam do auta, które jeździłeś. No, proszę. Bo byłeś taki trochę powolny. Przestań, to nie jest pojemne. Ale w końcu dynamiczny. Jest pojemne też, tak? Dlaczego? Długo się rozkręca. Okej, spoko. To jest prawda. No, ja nie porównywałem Oli do nikogo, ani do niczego. Bardziej do pojazdów żadnych. No ale byłeś ciekawy, intrygowałeś mnie. Okej, super. Dlatego zaglądałaś pod maskę w aucie. Ile czasu spędzamy razem, a ile czasu potrzebujemy wyłącznie dla siebie? Ty pierwszy. Odpowiadam. Spędzamy razem bardzo dużo czasu. Może nie każdy z nas ma tak samo dużo czasu dla siebie, ponieważ no, dużo pracujemy, żeby jakby w naszej rzeczywistości móc normalnie funkcjonować i utrzymywać się na powierzchni, ale staramy się tak naprawdę każdą wolną chwilę spędzać razem i no dla mnie na pewno ważniejszy jest czas, który spędzamy razem niż czas, który mamy dla siebie, nawet kosztem jakiegoś tam zarzucenia swoich pasji czy jakichś tam małych zamierzeń. W sumie nie to spędzamy tak osobno czasu praktycznie. Sporadycznie. No. Tam wyjście na piwo z kolegami. Dobra, jesteśmy jak papuszki, nie rozłączki. Powiedz to wprost, że jesteśmy zrośnięci ze sobą. Którą częścią ciała na pewno jesteśmy zczepieni. Kiedyś się zastanawialiśmy, czy to zdrowe, tak
dużo i tak mocno być ze sobą i tak każdą chwilę celebrować. Ale od 9 lat to się sprawdza. Robimy to od początku. Praktycznie od razu ze sobą zamieszkaliśmy i siedzimy ze sobą i każdy ciśnie, kończy pracę i do domu już. Żeby pobyć razem. Do tego drugiego. No, także czas osobno jest rzadko i jest mniej potrzebny niż ten, który spędzamy wspólnie, na pewno. No na pewno odkąd pojawił się Adaś na świecie, no to tego czasu dla siebie mamy znacznie mniej. Chyba dopiero jak on idzie spać, tak naprawdę możemy pobyć we dwoje. Ja też ze względu na moją pracę pracuję w dyżurach, więc często mnie też w nocy nie ma, więc tego czasu wspólnego mamy mało i staramy się go spędzać. Nie rozmawiaj! Dobrze, cichutko. Staramy się go spędzać i nie wykorzystywać maksymalnie. Nie rozmawiaj! Cichutko. Nie rozmawiaj! Dobrze, ale ja muszę mówić tak. Nie muszę, żeby... A ty jedz bananko, kochanie. Nie muszę mówić. Ale jedz bananko, już spokojnie, tak? Nie. Myślę. Wiadomo, że chcielibyśmy spędzać na pewno więcej czasu razem, no ale jest jak jest. Nauczyliśmy się, że mamy go znacznie mniej i w sumie może też czerpiemy więcej przyjemności z tego, jak jesteśmy rzadziej razem, ale też każdy z nas potrzebuje chwili dla siebie i nawzajem sobie tak jakby nie utrudniamy tego, jeżeli mąż chce pobyć sam, spełniać jakieś swoje właśnie pasje, to idzie i to robi i tak samo ja. Więc znajdujemy taki kompromis i no i myślę, że w tym wszystkim jakoś tak jesteśmy zadowoleni z tego. Dajemy sobie też, wiadomo, lubimy spędzać czas ze sobą, to jest rzecz oczywista. Potrzebujemy tego czasu dla siebie też, żeby spędzić go razem, ale też potrzebujemy czasu takiego, żeby spędzić osobno, żeby... Może, żeby po prostu nie tyle co odpocząć od siebie, ale żeby po prostu... Odpocząć po prostu, tak czy nie? Tak robimy? Tak. Ile czasu potrzebujesz dla siebie? No ja lubię takie weekendy, gdzie Bartek gdzieś się wyjedzie do pracy i jestem sama. Ale nie mogą być za często. Jednak tak dużo rzeczy robimy razem, tyle prostych czynności wykonujemy wspólnie, że aż... Niepokojące czasem jest to, jak bardzo jesteśmy od siebie uzależnieni, przynajmniej ja mam takie poczucie. No to chyba nie jesteśmy zbyt dobrą parą na to pytanie, bo no, my bardzo dużo czasu ze sobą spędzamy i lubimy to, to nie jest, że po prostu musimy ze sobą spędzać i gdzieś tam w momentach, kiedy się rozstajemy, czy ze względu na pracę, czy po prostu wypadki losowe, no bardzo szybko za sobą tęsknimy, chociaż ja bym to nie nazwał taką tęsknotą. No mi po prostu, wiesz, brakuje twojego towarzystwa. No strasznie lubimy po prostu spędzać ze sobą czas i... No bardzo szybko przychodzi po prostu takie no poczucie no nie pustki, ale no... No nie wiem, no może to jest tęsknota właśnie, ale... No dobra, ale żebyśmy nie byli aż takimi słodziaczkami, no to wiesz, ja też lubię mimo wszystko gdzieś tam taką chwilę, gdzie mogę sobie mieć swój własny plan dnia, tak? I nie do końca spędzić go z tobą. Jednak gdybym miał wybrać, wiesz, między jednym a drugim, to mimo wszystko no, wybieram czas spędzony z Olą, bo nie przeszkadzamy sobie na pewno. Razem zawsze, wiesz, może troszeczkę się podroczymy. Ale będąc razem też potrafimy trochę ten czas spędzać osobno, więc każdy znajduje tą przestrzeń dla siebie.
no, nie narzekamy na brak czasu spędzany osobno, bo zawsze ktoś tam gdzieś się skamufluje albo w kuchni, albo gdzieś w sypialni, ale razem z małymi przerwami na osobno, jeżeli można to nazwać. Dlatego mamy 3 pokoje. Tak. Bardzo dużo czasu spędzamy razem, jeżeli tylko jest taka możliwość. Ja mam takie poczucie, że Piotr jest jedyną osobą, przy której ja nie czuję się zmęczony, w sensie zmęczony towarzystwem. Przy nim mogę jednocześnie odpoczywać i cieszyć się tym towarzystwem. Jak przebywam z innymi osobami, nawet z przyjaciółmi, po jakimś czasie no, pojawia się taka potrzeba, żeby gdzieś mieć ten czas dla siebie. Z tobą tak nie mam. Jestem w stanie się przełączyć bardzo. Ale jeżeli tylko możemy, to bardzo dużo czasu sobą spędzamy. Niekoniecznie rozmawiamy, czy coś musimy razem robić, ale to chodzi o takie bycie obok siebie. Okaże się, często się zajmujemy swoimi sprawami. Dokładnie. Natomiast właśnie to tak się uzupełniamy w ten sposób, że właśnie jest nam dobrze ze sobą, nawet nie musimy ze sobą rozmawiać. Wystarczy tylko być nawet w jednym pomieszczeniu. Dlatego też jakoś tak nie mamy większych chyba potrzeb, żeby być zupełnie samemu. Znaczy ja lubię być samemu, ale... No, ja też lubię, przez chwilę. No właśnie. Na przykład jak Piotr gdzieś wyjeżdża, to ja bardzo odczuwam ten brak. No, to prawda. Szczególnie w nocy. Ale lepsze jest to, jak do siebie dzwonimy. To jest okropne. Nie umiemy ze sobą gadać. Nigdy nie mieliśmy przez telefon. Rozmowy przez telefon są zbędne. Kompletnie. Służą do wymiany faktów, a nie jakichś uczuć. Ale z innymi potrafimy rozmawiać. Telefon nasz wygląda tak. Cześć, cześć. Co u ciebie? A wszystko dobrze. Aha. No to do jutra. To co? O. No to do jutra. A tak zawsze było. Tak. To bardziej telefon na zasadzie, żeby pokazać, nie wiem, pamiętam, myślę i tyle, i to wystarczy. I żyję. Żyję. Oj, my spędzamy właściwie bardzo dużo czasu razem, bo razem pracujemy w domu. Co jest i dobre, i złe. Bo tego czasu dla siebie zostaje stosunkowo niewiele. Nie wiem, ile czasu potrzebuję dla siebie. Są dni, kiedy potrzebuję faktycznie tą godzinę, dwie mieć dla siebie, a są dni, kiedy właściwie mogłabym w ogóle się nie odklejać od Mateusza i cały czas być tam, gdzie on. To bardzo różnie u mnie. My jesteśmy ze sobą około 5 lat i właściwie większość czasu spędzamy razem. Bardzo mało mamy takich momentów, że ktoś robi coś tylko samemu. Chyba, że są jakieś wyjazdy na przykład służbowe, no to wtedy. Ale chyba teraz jesteśmy na takim etapie, że właśnie uczymy się tego. Ile czasu, co tak naprawdę potrzebujemy robić sami, a co potrzebujemy robić razem i w jakich proporcjach. Myślę, że to jest... że to jest właśnie ten moment chyba. Bo do tej pory to właściwie jak miałem do wyboru, to zawsze wybierałem spędzać czas z Natalią. I dalej wybieram spędzać czas z Natalią, no ale jednak te potrzeby takie indywidualne też się odzywają, też przypominają o sobie. Nawet to, że o tym wcześniej już mówiliśmy, ja mam taką bardziej duszę taką gotową na różne wyzwania, na różne ekstremalne rzeczy. No i ta dusza też woła trochę o to, żeby zostać trochę zaspokojona, wysłuchana. Dla mnie okej, tylko żebyś się nie zabił. Pomijając już oczywiście wszystkie tam domowe sprawy, to często też chodzimy sobie ćwiczyć razem. Powoli Agatę zarażam swoimi pasjami i nawet czasami się daje przekonać. Do wspólnych ćwiczeń. Tak. Jak jeszcze lubimy jeździć z psem nad jeziorko. Tak. No i
Ogólnie, no w sumie my każdą chwilę po pracy staramy się spędzać razem. Co byśmy nie robili, to to, że tak powiem, sprawia nam przyjemność bycie ze sobą. Tak? Nie, no tak, tak. Zacznę ja. Uważam, że żaden facet nie wie, co czuje kobieta i nigdy się tego nie dowie. I oto są największe wichury i dymy, że on nigdy nie wie. No, to jest ciężko z tym. I to jest chyba problem wszystkich par na całym świecie. Ja rozumiem, co czujesz. Ty myślisz, że ty rozumiesz, co ja czuję. I tu jest... Nie, ja myślę, że rozumiem, co ty czujesz i ja rozumiem, co ty czujesz. Wydaje mi się, że w 99% Piotr jest w stanie rozpoznać, co czuje, w 50% jest w stanie na to odpowiednio zareagować. Ja myślę, że ty prawie zawsze wiesz, co czuję. Ja też prawie zawsze wiem, co ty czujesz, tylko czasem te uczucia trzeba po prostu olać. Jest jedna rzecz, uczarka, od razu widać, że coś jest nie tak. I nasza córka też od razu wie, że człowiek nie mówi do mnie Izabelko, tylko mówi Izabela. I to od razu wiadomo, że coś jest nie tak. Ja się wtedy pytam, co się stało? Nic. No i... No, ja liczę na domyślenie się. Uważam cię za inteligentną osobę. I pewne rzeczy nie mogą być powiedziane do końca. No, ale jest ciężko drugiej osobie wyczuć do końca, jeżeli... Ja chcę wiedzieć, co jest. A ty nawet widzisz, no, jak ty widzisz, że u mnie jest coś nie tak, to nawet się nie spytasz. I to jest to. Wiesz co, no ja wszystko wiem, co jest nie tak, tylko czasami nie zgadzam się, żeby się na to zgodzić. No to jest taka sprawa, jeżeli chodzi o kwestie uczuć, odpowiadania na odczucia czy potrzeby, o której dużo rozmawiamy. Ale to raczej wygląda tak, że to się gdzieś zbiera i zwykle ja zaczynam taką rozmowę, jak już gdzieś przekroczę to moje pewne granice i wtedy jest poważna rozmowa, dyscyplinująca, ale zwykle gdzieś udaje nam się dogadać, jeżeli chodzi o tą sprawę. Zawsze nam się udaje dogadać. Generalnie to jest chyba, wydaje mi się, że jest taka najmocniejsza strona naszego związku. To, że gdzieś w toku tego długiego czasu udało nam się wypracować jakąś taką sensowną komunikację, która może nie jest idealna w 100%, ale jest gdzieś tam skuteczna i to gdzieś pozwala nam wymienić te potrzeby i jakoś tam na nie odpowiedzieć na tyle, ile umiemy, nie wiem, tak mi się wydaje. Tak, tak. Czasami zadajesz pytania w nieodpowiednim momencie, w nieodpowiednim czasie. I czasami musimy przejść na tym do porządku dziennego. Natomiast pewne procesy należy zatrzymać, jeśli one widzisz, a wiesz dobrze, że dalej będą tworzyły nerwową sytuację. I ty lubisz pociągnąć, a ty lubisz nerwową sytuację chyba. Takie odniosłem wrażenie. I tak już od 20 lat właśnie. I za każdym razem to samo. Ale najfajniejsze w tym jest godzenie się. Bo to, co nas łączy, to, że szybko nam przechodzi. Mnie szybciej niż tobie. Tak mi się wydaje. Ja w pewnym momencie przestaję pamiętać urazy i jakoś się źle czuję z tym, że jest konflikt. I staram się... Bo winny się czujesz. Bo wina. Tak. Nie mówimy o winie. Wina tak, zawsze leży po środku. Czy czujesz winę, tak, w książkach, to ci szybko przechodzi. W książkach napisali, że wina zawsze leży po środku. Tak. Ale przechodzi mi, bo trzeba konstruktywnie dalej. Albo nie, to nawet nie o to chodzi. Mi po prostu szybko przechodzi uraza. Ja nie pamiętam nawet za to, żeśmy się poprztykali. Szybko denerwujesz. I to jest wyjątkowo szybko. No to wszystko zależy od stanu pobudzenia.
Ale to wszyscy potwierdzą to. Ale co? Czemu ty, ja ci mówię, że nie wiesz, co czuję? Ty pijesz do jakiegoś porodu? Nie. Odmawiasz mi zdolności do empatii? Nie, wy po prostu nie wiecie, wam się wydaje. Nie, to jakby ostatecznie kończymy odpowiedź na moją odpowiedź. Wy nie wiecie, co my czujemy. Natomiast my wiemy, co wy czujecie. I dlatego my jesteśmy takie empatyczne i tak myślimy o was. I wszystko. Nie? Normalnie bym powiedział, że żona wyczerpała temat, ale nie wyczerpała. Ja myślę, że normalnie, jako faceci jesteśmy zdolni do współodczuwania, a na pewno ja i momentami wiem, co czuję, a przynajmniej bardzo się staram to zrozumieć. Momentami wie, co czuję, ale tylko jak mu powiem wprost, co czuję. No, ale ty lubisz wyciągać na scenę. Ale tak się zdarza, że jesteśmy zawsze w towarzystwie, jak to mi się coś nie spodoba. Ja wtedy jestem w stresie. No i wyciągasz widzę, że wszystko, na... ale po co? Potem można przedyskutować, a ty wciągasz wszystkich w dyskusję. Nie, bo ja się czuję, bo widzę człowieka, który siedzi obok mnie i tak. O, nieprawda. To nie nieprawda. Wiem, co jest. To nie jest tak. Ale to, że człowiek się czasami wycofa i nie chce dla dobra, dla świętego spokoju i dla dobra sprawy człowiek się wycofuje. Ale ty musisz przedyskutować. Ty musisz wszystko powiedzieć. Musisz wszystko wyciągnąć. Ty musisz świadków wciągnąć. No to jak w tym wszystkim ma być rozebrany problem? I zagojony? Oj, trudno. Tak. Widzisz? Wina. Takie wichury drobne są super w życiu, bo to wtedy człowiek czuje, że żyje, jak tam przejdę przez chatę, podymię trochę, to od razu mam więcej energii, aczkolwiek takie kłótnie poważne bardzo emocjonalnie mnie dowalają. Natomiast Marek, zawsze mi się wydaje, że on wygrywa tym właśnie, że jest taki silny i że on nie pokazuje emocji. I po takich awanturach, na jakichś tam sprzeczkach, to mam wrażenie, że po nim to wszystko spływa, a we mnie siedzi to przez najbliższe 3 dni. No, myślę, że jesteśmy oboje impulsywni. Dosyć szybko dochodzi do wymiany zdań. No, chociaż to nie, jak to powiedziałem... nie jest tak, Czarek. Ty jesteś szybki i ty wymieniasz szybko swoje zdanie. I wtedy ty zaczynasz. Zazwyczaj jest tak, że ty zaczynasz, ja jestem spokojna. Ale potem jak ty mówisz, ja wtedy wybucham. Tobie już mija, a ja dopiero się rozkręciłam. Zobacz, ile gestykulacji jest w tym wszystkim. Kto tu się rozkręca, nakręca? Tu jest krótki ląd w tym związku. Właśnie, tu jest mało czasu na zastanawianie. U nas jest zapłon i od razu za chwilę kłótnia. I wybuch. Jest zapłon, sekunda, wybuch. 15 minut i potem jest, tak jak mówiliśmy, to, że jest w sumie... To ten zawsze przychodzi i pyta po kłótnie, czy chce herbatę, jakby nic się nie stało. I co, mam nie chcieć? No tak, już chcę herbatę, to już... No jak chcę, to chcę. To znaczy, że nie jest tak źle. Nie, ja czasami wiem, że dymię bez powodu, wiem, że prowokuję. Jestem taka trochę zaczepialska i nie ma co tu ukrywać. Widzisz, jak dumnie mówię o tym? No a ja jestem durny, że się daje na to złapać i w ogóle w to wciągnąć. Byś w życiu nie powiedział o takiej swojej przewadze przy... Tak no sami tu jesteśmy. Jak się człowiek pokłóci, to... i dojdzie do... przekroczone zostaną pewne granice, należy od siebie... odsunąć się, w sposób fizyczny wręcz. Ale ty tego nie lubisz, jak nagle chce wyjść i odsunąć się i nie kontynuować dalej. A nie wychodzisz kiedyś. Tak, ale ja to robiłem w strategiczny sposób, dla twojego dobra. Po to, żeby nie było dalszej eskalacji. Ale powiedz, Czarko, ty lubisz, jak się kłócisz, bo ty tak? doprowadzasz do takich podbramkowych sytuacji, że ty się kłócisz, to może być o byle co. Ale jak tylko ja stawię sprzeciw, to ty od razu mówisz, że tak, odchodzę. I zaczynasz wszystko wymieniać, co ty zrobisz, że to już koniec, że to, że tamto, prawda? Odchodzę na z góry upatrzone pozycje. Chodzi o to, że odchodzę na bardzo chwilę, szybko, żeby... Bardzo szybko, żeby jest. Dobrze, to ja odchodzę. Rozwodnić sytuację, żeby emocje minęły. Tak, o to chodzi. Ty coś źle interpretujesz. Bo wy jesteście emocjonalne i się tam przejmujecie jakimiś w ogóle nieistotnymi rzeczami. No a my, no to my, no, przychodzisz, dymisz, albo puszczasz to mimochodem i mówisz, nie mam dziś ochoty na kłótnie, albo się w to angażujesz, ale takie malutkie scysje, no to okej, malutkie scysje są okej, ale oboje jesteśmy temperamentni i
I kłótnie to są takie u nas hiszpańskie, że tam prawie patelnią można dostać, jak się człowiek nie uchyli. Dokładnie, ale słuchajcie, ja zawsze mówię Markowi, że żeby się cieszył, póki dymie, bo jak kiedyś przestanę mu wichurzyć i dymić i drzeć tą, za przeproszeniem, papę, to znaczy, że mi nie zależy. Dopóki się awanturuje, to znaczy, że mi zależy. No to jak na razie jej bardzo musi zależeć, zależy, mega jej musi zależeć. Nie jest tak źle. No, ale nie, kłótnie jest bardzo są, dobrze. Kłótnie są potrzebne w życiu, bo one też oczyszczają atmosferę, takie udawanie, że nic się nie dzieje, że jakby zachowania czy tam jakieś niedociągnięcia u drugiej osoby nie robią na nas wrażenia. To nie jest dobre. Ja uważam, że lepiej... Trzeba się kłócić. Trzeba się kłócić, bo to jest... Po kłótni zawsze jest po tym... No zawsze można się pogodzić. A godzenie się jest fajne. Polecamy się lekko pokłócić, po tym, żeby się... Pogodzić. Mocno pogodzić. Co robię, kiedy moja żona jest smutna? No... Najpierw to sobie robię taki rachunek sumienia. Bo jak widzę jej smutną minę, to sobie myślę, że coś przeskrobałem i że to pewnie jest moja wina. Potem jak nic nie znajdę, to i tak sobie myślę, że to pewnie moja wina. Więc zaczynam być miły. Zaczynam się przytulać. No ja mam taki... Tak mam po prostu, bo zawsze... Jak jesteś smutna, to masz smutną minę i wtedy sobie myślę, że coś przeskrobałem, ale że nie do końca zarejestrowałem co, więc zaczynam być miły. No jak Bartek jest smutny, to wydaje mi się, że wystarczy kilka dobrych komplementów, żeby poprawił mu się humor. Tak? Tak. A zawsze wtedy mówię, że jesteś taki śliczny. I to działa. No ja wiem, że wtedy, że ty tak tylko gadasz. Nie. Bo twoje imię nie widzę, że w to wierzysz. Jakbym był taki śliczny, to byś mi ciągle tak gadała, nie tylko wtedy, jak jestem smutny. Tak, jak chcę się poczuć ładnie, że jestem przystojnym nadal mężczyzną, to robię smutną minę, bo Ola zaraz do mnie przylatuje i mi prawie komplement. Co jest najważniejszym czynnikiem utrzymania miłości w związku? Według mnie wyrozumiałość. Bo to jest podstawa. Bo jak człowiek nie jest wyrozumiały do partnera, to po prostu to już jest ciężko, bo zaczynają się wtedy schody. Moim zdaniem to jest proste. Im więcej się wkłada w ten związek, im więcej się o niego dba, tym ten związek bardziej kwitnie. I chyba tak jest ze wszystkim. Po prostu trzeba się starać, trzeba chcieć. My na przykład, patrząc na nasz związek, no bardzo się różnimy w wielu kwestiach i mamy różne patrzenie też na świat w wielu kwestiach, ale jak człowiek jest wyrozumiały, rozumie, że partner naprawdę czasami może popełniać błędy i jest wyrozumiały, to jest podstawa, bo bez tego to nie da się pociągnąć takiego tematu, tak? No ja bym dodała jeszcze, metę, nie? No dodałabym do tego miłość, też... To też jest właśnie w tym, no to jest ta wyrozumiałość też, tak? Kogoś kochasz, no to jesteś bardziej wyrozumiały na pewno, tak? Niż dla pana Zenka, którego znasz tylko średnio, no to jesteś mniej wyrozumiały, no. No więc... ja tak sądzę, ale dodaj, no proszę cię. No ja to bym dodała do tego jeszcze rozmowa. Jest też bardzo ważna, tak? Bo czasami coś nam się... Zanotuj sobie to, droga, tak. No i nie wiem. Czasami, myślę, że rozmowa to podstawa, no wiele rzeczy można wyjaśnić. Czasami robimy, czy mówimy jakieś rzeczy, okazuje się, że ktoś odbiera to inaczej, tak? No rozmowa, myślę, że to jest podstawa, no żeby zacząć. Rozumiałość. Nigdy w życiu nam się nie zdarzyło, żebyśmy mieli jakieś ciche dni, tak? Nawet chyba no, ale to my jesteśmy takim typem. Godziny, że czasami staram się, ale nie, jest ciężko. No ale cię... tak mówię, wyrozumiałam. No, myślę, że trzeba sobie po prostu wyjaśniać i no wiadomo, że może być człowiek wkurzony. Zdenerwowany. Też. Ale myślę, że rozmowa to podstawa, no bo jak już człowiek przestanie ze sobą rozmawiać i wyjaśniać pewne rzeczy, to myślę, że to już jest po prostu to jest koniec. Droga w dół.
Jeżeli rozmawia się na co dzień, jeżeli rozmawia się o wszystkich problemach, jeżeli dzieli się ze sobą różnymi wątpliwościami, jeżeli mówi się o różnych przykrościach, dzieli się swoimi uczuciami, to myślę, że to powoduje, że ta osoba, czuje, druga osoba czuje się zawsze blisko, wie, co się dzieje, można w jakiś sposób zaradzić różnym trudnościom i przetrwać na przykład trudne chwile, które powodują, że bardzo często ludzie rozchodzą się w dwie strony. Wracając do tej metafory z kwiatkiem, kiedy oboje pielęgnujemy ten kwiatek, to na pewno urośnie i będzie wysoki. Ale w momencie, w którym ta osoba przestanie o ten kwiatek dbać, to on nie wyrośnie tak duży i będzie gorszy, będzie brzydszy. Nie będzie takim pięknym okazem. Więc kiedy jesteś z kimś w związku, musisz dawać tej relacji bardzo dużo z siebie. Choć wiadomo, że trzeba pamiętać o sobie, kiedy jest się w związku. I bardzo, bardzo wysoko stawiać swoje cele, bo dopiero wtedy, kiedy stawiasz siebie wysoko, możesz stawiać inną osobę też wysoko i mieć zdrowy związek. Więc tu chodzi mocno o to, żeby zachować jakąś równowagę między sobą a tą drugą osobą, bo jednak ta osoba jest o wiele bliżej niż jakakolwiek inna. Ona jest jakby częścią nas, więc częścią mnie, więc kiedy ona jest i jestem z tą osobą w związku, nie mogę myśleć o sobie jako tylko o sobie. W ogóle dla mnie miłość, zdrowa miłość, to bycie sobą przy drugiej osobie. To pozwolenie na to, że jesteś jaki jesteś. Tak, ja to na przykład jestem takim przytulaczem, znaczy przytulakiem, przytulaczem. Lubię być przytulana. Mateusz już czasami, no... Robię co mogę. Tak. No i właśnie tutaj kolejna rzecz, że trzeba tak trochę dać coś od siebie więcej, tak poświęcić się. Na przykład jak ja tego przytulania tak nie lubię, no ale co, przytulam się nie codziennie. Nie lubisz? No lubię, ale nie aż tak. Nie cały czas. No ale robię to dla ciebie. No super. No bo co mam zrobić? No właśnie przytulać, dobrze, dobrze. Dobrze, no, no. I tak to działa, tak to się kręci, no. Ojej. No, no dalej też się stara. Tak. Cieszę się, że to mówisz. Jaką randkę uznajemy za romantyczną? To od tych spraw u nas jest Agata. Oczywiście. To raz zaplanuj ty. Godzina. Godzina. Ty powiedz o romantycznych randkach naszych. Dla mnie romantyczną randką jest, jak mój mąż przygotuje mi przepyszną kolację przy świecach. Spędzamy czas tylko we dwoje, bez dziecka, bez żadnych obowiązków. Możemy pobyć razem, posłuchać muzyki. No tak. Tylko musimy sprzedać najpierw dziecko, bo bez tego nie ma mowy o romantycznej randce. No właśnie. I czasami się to udaje. Ja niestety mam ten problem, że ja nie jestem romantyczną laską, nie? I w tym momencie, to tutaj jeżeli chodzi o cokolwiek z tego takiego przysłowiowego romantyzmu, no to musiałby się wypowiedzieć Marek, bo ja w ogóle się nie skłaniam na... No nigdy nie byłam tak naprawdę, nie? Czy byłam kiedyś? Miałam jakiś przejaw, jakąś taką schizę, że... No nie, romantyzm jest taki... Ja bywam takim romantycznym, bohaterem romantycznym. On lubi być takim rycerzykiem, właśnie przyjść, tutaj kwiatuszki, ale oczywiście polne kwiatuszki, jakieś takie rzeczy. Jest rycerzykiem tam, fajnie gdzieś tam wszystko to organizuje, a ja jednak no,
lubię, jak ty to robisz, ale sama z siebie absolutnie nie jestem osobą romantyczną, więc jeżeli bym miała zaplanować jakiś taki wieczór, no my nieraz planujemy sobie taki wieczór, ale ja nie wiem, czy to można o tym mówić. Chyba nie. No, nie wiem. Nie, mówię o tym. No nie mówię. Ja jestem romantykiem i kiedyś byłem jeszcze większym romantykiem niż teraz, ale jak wiadomo, z bohaterami romantycznymi zawsze się wiąże jakaś tragedia. Proszę bardzo. Tak zrzuciłaś to na mnie najpierw. Tak, bo ty mówisz, no, że ty jesteś ten romantyczny. Ja to jest ten Ja to zrobię, A nie, zrobiłeś jedną. Zaplanuję romantyczną randkę. Ciekawe, czy się na to zgodzisz. No. Pakujemy plecaki. No i już, już się zaczyna. No. Pakujemy plecaki, torby, najmujemy jacht, wypływamy na środek jeziora, ja przygotowuję kolację i o zachodzie słońca nad Omskim. No, bardzo ładnie. Tak? A pójdziemy... dlaczego ten plecak? Po co ten plecak, a nie... Dlatego, że bardzo możliwe, że popłyniemy dalej. A widzisz, już ta romantyczna już się przekręca, już nie w romantyczną, tylko już pod ciebie. To była wersja soft. To była wersja soft. Nie, dobrze. Bardzo ładnie. Ładnie? Może być? Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Tak. To jest bardzo przyjemne. Jakie wino wziąć? No, to już widzisz, co chcesz. Co powiem mi wiesz? Jak łatwo poszło. Słuchajcie, a propos romantyczności, to ja się panicznie bałam zawsze momentu, kiedy właśnie przyjdzie do zaręczyn. I, o, to jest dobry przykład. I ja byłam święcie przekonana, że jak już Marek mi się oświadczał, to że był jakby bardzo mocno skonsultowany z moją siostrą, przyjaciółką, która jakby o tym wiedziała, bo ja zawsze mówiłam, że moment zaręczyn może zniszczyć mój potencjalny związek, z którym mogłabym gdzieś tam iść dalej, bo jeżeli gościu klęknie z różami, no to... No nie, no, jeżeli ktoś mi da róże, to znaczy, że mnie kompletnie nie zna. Wiecie, pierścionek w pudełku. Jeżeli mi wyciągnie z tego zamszowego pudełka tego takiego pierścień, no to też jest ten... Najbardziej się bałam, że ktoś przede mną kiedyś klęknie w życiu. Ja mówię, jak nie wyobrażam sobie tego, żeby ktoś przede mną klękał w ogóle jeszcze z tym pudełkiem, jeszcze z tymi różami i mówię, może jeszcze pod wieżą Eiffla albo przy jakichś świecach, czy w ogóle, że wypijam, słuchajcie, szampana tam na dnie kieliszka jest tak. Pierścionek mogłaby się zakrztusić. Ja po prostu tak się bałam zawsze momentu zaręczyn, bo sobie wyobrażałam to tak, że to tak będzie właśnie romantycznie, a nigdy w życiu tak nie chciałam. Więc jak Marek mi się oświadczył, to byłam pewna, że on dostał jakby pełną recepturę na mnie, bo zrobił wszystko wymarzenie. To słuchajcie, było na festiwalu na Węgrzech, przepiękny psytransowy festiwal w środku lasu. My po fajnej nocy tańczenia odsypialiśmy sobie gdzieś tam na takich hamakach sobie spaliśmy. I ja tam trajkoczę, ten tam leży na wpół przytomny, ja mu trajkoczę, że że na następny rok robimy to i pojedziemy tu, już tam wszystko organizuję. A Marek tak od niechcenia patrzy i tak mówi, że no jak tak wszystko planujesz, to może zaplanujesz też, że będziesz moją żoną. W tym momencie wyciąga z gaci, tak, z gaci, nie z pudełka, słuchajcie, nie z pudełka. Przywiązany na sznurku. Przywiązany na sznurku, żeby nie zgubił podczas tańca pierścionek, który nie był pierścionkiem tym takim, wiecie, zaręczynowym, tylko był przepiękny, fazowy taki. I wiecie, sobie... masa kolorowych kamyczków, nie? Takie... nie, że tam fingiel z brylantem, bo to jest infantylne i to do nas nie pasuje. Ja się właśnie tak strasznie bałam tych zaręczyn, a się okazało, że on tymi zaręczynami mi jakby udowodnił, że mnie zna na wylot. To było takie po prostu, takie na luzie, bez planowania. No tylko tyle, że musiał mieć cały czas pierścionek do siusiaka przez cały festiwal przymocowany, bo nie znał dnia ani godziny, kiedy mu przyjdzie moment. I słuchajcie, naprawdę chodził z tym sznurem, tak? Chodziłem z tym sznurkiem 4 dni. 4 dni chodził. Więc w ogóle, no fajnie. Każdemu życzę. Także nie, my romantycznie nie jesteśmy. Na przykład to dla mnie albo był na swój sposób bardzo moment w moim życiu, tak? Ale... Ja się popłakałem, jak się pytałem. A sam, ja ze śmiechu chyba, bo mi się wydawało, że ty się też trochę brechczasz właśnie z tego wszystkiego, ale to dobrze, no bo... No ja się cieszyłem, ale... No wiesz, zawsze są nerwy, że powiesz, no co ty stary, przecież ja nigdy o tym tak nie myślałam. Raczej się nie spodziewałem tego, no ale zawsze jest ten 1%. Może się nie udać. Nie. No nie, to był moment uniesienia dla mnie. Jak ty sobie wyobrażasz? To było dla mnie super romantyczne i to był właśnie taki moment uniesienia, wzruszający. No mało ludzi widziało, żebym płakał. Wtedy się popłakałem, a jak mi powiedziała, że tak, to już w ogóle, jak bubr. Ja się brechtałam, nie? No, trochę mnie jeszcze od razu wyszydziła, że płaczę.
No bo to już było, nie wiem, takie wiesz, to już o te łzy za dużo. Wszystko fajnie, fajnie, ten pierścionek, coś, ale o te łzy za dużo. No, bad boy się nie może wzruszać, wiadomo. Nie, no to już, ale nie, my nie, żadne świece, żadne kolacje. Myślę, że jeżeli miałabym zaplanować nam dzisiaj jakiś fajny właśnie romantyczny wieczór, to wzięlibyśmy Proseczko, głośniczek, kadzidełka i na rzekę byśmy poszli pewnie. Tak. Tak, to jest nasza wersja romantyzmu. Dalej. No to teraz twoja romantyczna randka. No jestem bardzo ciekawy. Romantyczna randka. No ja mi się wydaje, że ty byś lubił właśnie takie coś, taką niespodziankę, tak jak ty mi zrobiłeś na moje urodziny, że lot balonem. No to ja bym takie coś dla ciebie coś podobnego. Pamiętasz, wtedy ci wykupiłam taką jazdę samochodami. To nie jest randka, ja miałam randkę z kierowcą. Ale dobrze, ja bym pojechała z tobą. Ty byś lubił takie coś, prawda? Ale ty byś nie lubiła, ty byś nie zjechała tak głęboko, tak ale nisko. Tu... Nie, no to byśmy tam stali, piknik zrobili raczej. No dobrze, no jakieś takie kolacje w takim ciekawym miejscu. Gdzieś, no prawda? Tak. Mnie, tak jak ty mnie kręcą widoki, zachody słońca, to mnie kręci i wschody, i przestrzeń. Wysoko i tak, lubię takie miejsca. I tam sobie wyobrażam i siebie widzę razem z tobą. Tak. No, ty siebie mniej widzisz w takich miejscach, ja to tak wiem. Ty tak mniej raczej. No bo żeby tam dotrzeć, to trzeba dychać, to trzeba przygotować, to trzeba, to tak jest trudne, ja wiem. I to tak na jeden dzień się nie wyjeżdża. To... No ja generalnie lubię podróżować, lubię zwiedzać i lubię to robić w taki nie do końca luksusowy sposób. Mm-hmm. A Izabelce to jest taka różnica kolejna między nami. Ale ja jestem tam, gdzie ty jesteś, ja pojadę. To mi jest naprawdę obojętnie. No tak, to tylko że żeby tak, że tak co, że pełni ja... przeżyć taką podróż, to ty już na całość nie pójdziesz. No to znaczy, że co? No już tam we wszystkie dziury nie wleziesz. Nie wejdziesz we wszystkie dziury. Czekaj, to od razu już hardkorowo, już tak, no tak. Ale już teraz po tylu latach małżeństwa już pójdę w 80% miejsc, a na samym początku bym zrezygnowała. No przyznaj się. Tak. Tak. A więc jesteśmy zgodni z tym, że gdzieś, gdzie jest ładny zachód słońca, byśmy pojechali, tak? Czy na... Na Dąbskie czy na restauracje? No to są, to gdzieś... ja mówię tutaj, spontanicznie wymyśliłem teraz, tak jak pomyślałem o tym, bo akurat chodzi za mną ten temat, żeby... A na Dąbskie są piękne zachody słońca. Tutaj tak, pod Szczecinem. No. Jakbyście mogli spojrzeć na siebie i powiedzieć sobie nawzajem coś miłego. Słuchajcie, to jest generalnie ćwiczenie, które codziennie 3-4 i my sobie codziennie mówimy miłe rzeczy. Także to akurat bez problemu. Tak. Ty jesteś super gość. Jesteś piękna. Ale ty zawsze ty jesteś piękna. No bo jesteś piękna. Powiedz, jak ja mam mózg lepiej. No, mózg. Dobra. Mózg. Nie, słuchajcie. Ma naprawdę wielkie, piękne serduszko, bo poza tym, że... Jak o mózgu mowa, to ty o serduszko. Wszyscy wiedzą, że jest piękna. Kochani, jesteś super gościem. Jesteś mężczyzną mojego życia. Od kiedy jesteśmy razem, jestem bardzo szczęśliwa. Ja sobie na ślubie, nawet na przysiędze, tak cię nie patrzyłam głęboko w oczy, ale nie, no ty wiesz, że jakby... No ja to no, wszystko jesteś, już jesteś bardzo ważny. Jesteś bardzo ważny. Ale ładnie cię wyglądasz naprawdę, powiem ci szczerze. Ty jesteś tak szczupły. Wiem, nie musisz biegać. Ale muszę biegać, no, że to zmiarować. No. No, nie no, kocham to moją żonkę. Och, tyle czasu, 9 lat, nie? Tak. No, ona wie. Dziękuję. Proszę. Kocham cię. Ja ciebie też. Masz naprawdę przepiękną osobowość, przewielkie serduszko. Oczywiście jesteś super, super laską, jesteś bardzo mądra. Nie, słuchajcie. My moglibyśmy i tak będziesz, akurat godzinę, takie, jeżeli tak, chodzi i będziesz takie sobie super mamą i takie gadanie, to my akurat to ćwiczymy codziennie, bo my, tak jak mówiliśmy, my cały czas sobie gadamy te takie rzeczy, żeby było miło właśnie. Żeby było miło. Bo trzeba sobie mówić miłe rzeczy. Trzeba sobie mówić miłe rzeczy i nie tylko myśleć i ten, tylko właśnie trzeba sobie często mówić.
jacy ważni dla siebie jesteśmy i ile dla siebie znaczymy. Ile się można od siebie nauczyć? Tyle. Zdefiniuj miłość w 5 słowach. Taki rebus na koniec. To tak jak wieprzowina 5 smaków. Ja już mam 2. Ja mam ciepło, bezpieczeństwo, energia. No radość też. Szaleństwo. To słuchaj, ja 3, ty 2. Bo nie powiedział, że to trzeba 5 ja i 5 ty. No na przykład tak. Dobra, a zastanowiłaś się trochę? Tak, zastanowiłaś, bo ja wiem, że zaangażowanie. No. Ale słuchaj, bo to też jest nierówne, no bo... No dobra. Bo ja też mogę, wiesz, z tych takich książkowych bzdur. No. Intymność, zaangażowanie, zaufanie. Poświęcenie. Poświęcenie. Radość. Oddanie. Oddanie i radość. Bo nie ma miłości, jeżeli jesteś smutasem i nie czerpiesz. No, ale radość to już 6 słowo. Ale to zawsze można więcej. Lepiej kijek obcinkować, niż go później pogrubasić. Lepiej coś za dużo powiedzieć, niż o jedno za mało. Dobra. Miłość jest wszystkim, czego chcę. No nie, ja nie jestem w stanie, powiem szczerze. No to jest tak rozległy temat, że... No to mogę powiedzieć oczywiście rodzina, dom, spokój, ochrona, tak jak ty zawsze mówisz. Poczucie bezpieczeństwa. Ale to nie jest taki temat, żeby radość. To określać w 5 słowach. No. Ciepło. Cierpliwość. Empatia. Serce. Czas. To na pewno wolność, naturalność, definiuj miłość w 5 słowach. Ola. Kocham za to, jaka jesteś naprawdę. Ekscytacja. Synchronizacja dusz. Wspólne pasje, świetny seks. Kurna, i 4, 5 i coś zaskakującego. Było zaufanie? Nie. Zaufanie. Na pewno zaufanie. Pełne szczęście na wszystkie dni. Może być miłość razy 3, szacunek i zaufanie. I zaufanie, tak. To już było. Było szczerość? Chyba tak. To 2 razy szczerość, jeżeli mówiłem szczerość, bo szczerość jest mega ważna, żeby nic nie zostawić na później. To jest kwestia na osobny film. Jak mam to zdefiniować w 5 słowach, nie, ale dla mnie jest ciężko. Nie. Byłoby mi naprawdę ciężko to zdefiniować, więc niestety nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Tak dokładnie. Anna? Nie. Nie wiesz. No, moja żona nie wie. Nie. Niestety, nie odpowiemy na to pytanie.
się odkochują i co sprawia, że przestajesz kochać. No. Ludzie się odkochują wtedy, kiedy się zakochali, a nie pokochali. Myślę, że żyjemy w takich czasach, gdzie bardzo dużo ludzi woli zmienić partnera, partnerkę, niż przyjąć, niż starać się walczyć o coś, coś budować, bo łatwiej jest pójść prostszą drogą. Wiadomo, że miłość nie jest łatwa, nie? I że są różne to, momenty. To kwestia jest taka, w wielu wersjach według mnie tak za bardzo może tak nie kochali, żeby i twierdzą potem, że się odkochali, tak? To jest po pierwsze. Po drugie, ciężko stwierdzić, ja się jeszcze nie odkochałem w mojej żonie, więc bazuję, że się nigdy nie odkocham. No nie wiem, jak się odkocham, to wtedy będę mógł odpowiedzieć na to pytanie, aczkolwiek... No, a się odkochiwałeś gdzieś tam w życiu. Nie, nigdy, tylko ty byłaś jedyną moją kobietą mojego życia. I nigdy nikogo nie kochałem, tylko ciebie. Oprócz rodziców oczywiście, tak. No i... To jest wiele czynników idących za tym tematem, że może ten początek nie był taką wielką miłością, tylko bardziej właśnie tą fascynacją, a przyszedł realny czas i realne życie, no i ludzie idą sobie tam w swoją stronę, no i wtedy tak się może zdarzyć, tak. Odkochują się, bo osoba, w której się zakochali, nie była osobą do kochania, do miłości, tylko była elementem do wypełnienia układanki, do postawienia kogoś obok siebie, kogoś, kto miałby za ciebie żyć, reprezentować cię w świecie zewnętrznym i nie spełnił oczekiwań, dał dupy i się po prostu ktoś tam odkochał. A jakby mowa była o miłości, no to mogłyby się relacje zmienić. Mogliby wziąć nawet i rozwód, ale być dalej przyjaciółmi na przykład. Albo, nie wiem, partnerami w biznesie, cokolwiek innego, ale miłość by trwała, że się zakochali, no to się i odkochali.